pora na jedzenie, no daj spokój, od czego jest koncesja. I tym stwierdzeniem paździocha zaczynamy dzisiejszą sekcję, że zawsze na sesji jest pora na jedzenie. Pamiętajcie, kto nie wiedział, to niech zapisze sobie i podkreśli wężykiem. Ekipa Imaginarium wita się z wami. Już mogę? Wita się z wami w dzisiejszym streamie. Mamy dzisiaj według moich rachunków sobotę i grać będziemy w Wiedźmina. Wiedźmina w scenariuszu Piknik na skraju traktu. Nawet nie pamiętam, kto wpadł na ten tytuł. Iwona chyba, co? Ja? Czy nie? Nie tutaj na mnie takich rzeczy. To nie? Była inna Iwona. To może jakaś inna Iwona. W każdym razie z nami są właśnie, tak jak zacząłem od Iwony, to Iwona jest z nami. Konsekwentnie. Jest z nami Magda. Hejo. Jest z nami, jak ty masz na imię, dziewczynko? Nie, tak naprawdę to Aga jest z nami, żartowałem, głupio. I jest Paździoch. Paździoch, który jest naszym gościem z Stowarzyszenia Topory, ale wymieniam jako ostatniego, dlatego że Paździoch jest jedynym w towarzystwie mężczyzną. Chociaż będzie grał Barda, więc nie wiem, czy do końca się liczy. Znaczy, ty siebie też nie identyfikujesz jako mężczyzna. Ja jestem gospodarzem i ja siebie nie witam. Ja jestem tutejszy. Drodzy moi... Nie jest to standardowy Wiedźmin, o czym chciałem powiedzieć, co chciałem zaznaczyć. Mianowicie gramy w lore jak najbardziej, stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego i twórców gier komputerowych z CD Projekt Red, bo również z nich będą jakieś tam wątki. Natomiast mechaniki gry tej RPG wydanej przez CD Projekt Red nie stosujemy, bo nie. Dlatego, że nie pasuje mi ta mechanika. Zagramy sobie na Year Zero w wariancie z Wesena. Cześć czat, cześć, fajnie, że jesteście z nami, bardzo się cieszymy. No i cóż, chyba możemy zaczynać, jeżeli nie ma więcej pytań. Jeżeli nie ma żadnych pytań. Co? Co zapomniałem? A, bo myślałem, że coś wiesz, tak... Suchar jakiś miał być, tak? Może jakieś lajki, suby już zawczasu. Zawczasu, zanim uciekniecie, to tak, zostawiacie lajki, suby i te inne. Donaty w kryptowalutach, tak? No, zapomniałem. O, teraz już jest dobrze. W bitcoinach. Tylko oreny teraz. Właśnie. W całych bitcoinach. Całych. Orenkoinach. Bitorenach. Bitoren. Nawet fajnie brzmi, można opatentować. Mhm. Wyszły tokeny JRR token dla panów władcy pierścieni. Ważne, po ile chodzą, nie? U nas będą ima grosze. O, tak. Trwało to chwilę, ale. Grosze. Ale wymyśliłeś. A mamy, mamy z czatu, słuchajcie, żebyśmy wiedzieli, w jakim tonie będzie dzisiejsza sesja. Od Egona, Sucharek, wiecie, czemu Geralt nie zdał egzaminu na prawo jazdy? Bo nie uważał na znaki. No, Jezu, jak sucho. I tym optymistycznym akcentem rozpoczniemy. Zbliżacie się do Izgit i... Wiecie o tym już zawczasu, pomimo tego, że oczywiście wielokrotnie sprawdziliście drogę, która ma was doprowadzić na skraj największego bagniska na całej północy, tak naprawdę w całym znanym świecie, znanym oczywiście wam i waszym kulturom, ale wiecie też ze względu na to, że z daleka już widzicie kopułę, która świeci. Z daleka widzicie, pomimo że jest zmierzch, jest słońce już chowa się za horyzontem, to z daleka widzicie taką poświatę iskrzącego, pełgającego wyładowaniami po sobie bardzo dużego elementu, który oczywiście, że jest nienaturalny i oczywiście, że nie spotkaliście się z czymś takim nigdy wcześniej. Wygląda to tak, jak gdyby ktoś zasłonił naprawdę duży obszar kloszem, pod którym zamknął wszystko. Wy słyszeliście o tym, bo
Bo i cóż, plotki dotarły wszędzie. Taki stan rzeczy trwa już od około 2 miesięcy. I to też was zwabiło w ten rejon. Właśnie nad Jarugę, do Angrenu. Bowiem, co mówią plotki? Plotki, które do was dotarły, przede wszystkim mówią o tym, że spadł największy meteor, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany. Już samo to zaświeciło wam w głowie lampki, że to może być doskonała metoda, doskonała okazja, żeby zarobić. Bo zawsze tam, gdzie w grę wchodzi stal meteorytowa, to tam zawsze są też poważne pieniądze. Ale to byłoby za proste, gdyby on spadł w jakimś miejscu ogólnodostępnym. Uderzył mianowicie w sam środek błotniaka, czyli cieszącego się złą sławą bagniska Izgit. Wszyscy z okolicy oczywiście byli bardzo mocno zainteresowani pozyskaniem do różnych celów tego ciała niebieskiego. Jedni chcieli położyć łapę na stali, na najlepsze miecze, jakie są znane. Słyszeliście o tym, że słynne wiedźmińskie miecze są tworzone właśnie ze stali pozyskanej z meteorytów. Inni chcieli pozyskać te elementy do magicznych badań, bo jak każdy wie, meteoryt jako część nieba, tego prawdziwego nieba, która odpadła i ukruszyła się, przelatuje przez wszystkie plany po drodze, zaczerpując z każdego z tych planów po drodze odrobinę magii i przenikając przez plany, które zaludniają demony i inne istoty nienazwane jeszcze. A jeszcze inni po prostu stwierdzili, że skoro to jest największe, co spadło z nieba kiedykolwiek, to oni to chcą. Koniec końców, po tenże meteoryt wyruszyły delegacje wszystkich okolicznych królestw i nie tylko ich. Ale przykro się zaskoczyły. Efekt jest taki, że nikt z nich nie był w stanie go wydostać z bagniska, ale też nikt nie chciał dopuścić do tego, żeby ktoś inny to zrobił. W związku z czym magicy z Banard otoczyli całość Izgit, cały teren tego bagniska magiczną barierą, której podstawowe zadanie polega na tym, żeby nikt nie mógł wyjść z tego obszaru bez kontroli. Co więcej, czego tam się spodziewać? Tu plotki są bardzo różne. I oto na waszym horyzoncie, kiedy wy traktem zbliżacie się w kierunku bagniska, słyszycie już pierwsze odgłosy tego bagna. Na waszym horyzoncie pojawia się pierwsze z obozowisk. Widzicie rozbite namioty, tam kręcą się między nimi różne osoby. A w tle, za tym obozowiskiem, już widzicie ścianę lasu, który ewidentnie jest podmokły. Nad tym obozowiskiem, które widzicie, powiewa flaga ze złotym cintryjskim lwem. A kto zbliża się do tego obozowiska? Kim jesteście? Jak wyglądacie? Czym się trudnicie? To sobie myślę, czy my konno tam jedziemy? Oczywiście. Konno. Inaczej bym sobie nawet nie wyobrażała niż konno. Cóż, to mój rumak jest na pewno biały i od tego zacznijmy, bo pierwszy rzuca się na tym planie, jak te zachodzącego słońca oczywiście. Ja jestem Arastina, jestem mistrzynią magii, jak lubię o sobie mówić. Na sobie mam długą, zieloną suknię. Przerzucony jakiś płaszcz podróżny. Długie czarne włosy. Z wyglądu pewnie
mógł myśleć, że jestem bardzo piękną 20-latką. Aczkolwiek, jak wszyscy wiemy, z racji, że jestem czarodziejką, nikt tego, nikt dokładnie nie może określić mojego wieku, ale na pewno się do niego nie przyznam. Czy w tym moim rumaku jest przytrzymana taka wielka torba, w której przechowuję mój bagaż? Zerkam w prawo na dumną wojowniczkę, która również wysunęła się do przodu, żeby zrównać się ze mną. I w kontraście jedzie ona na czarnym koniu. Jest to ogier, więc jest nieco wyższy. I dumnie siedzi w siodle, nieco podskakując, żeby było wygodniej. Znaczy, ma na sobie... Wojowniczka, nie ogier. Oczywiście. Znaczy, ogier też może podskakiwać, ale on na razie idzie sobie spokojnie. Ma na sobie... Wiesz, mój koń akurat się zatrzymał, więc nie wiem, czemu twój podskakuje, ale... Mój koń podskakuje, ponieważ chce być fajny. Ale dobra, wracajmy. Mam na sobie ciężką zbroję, lśniącą, ponieważ chcę zostać najlepszym wojownikiem w przyszłości całych wszystkich krajów. U pasa mam mój piękny, półtoraręczny miecz, aczkolwiek łaszę się nieco na te całe złoża, z którego będę mogła mieć jeszcze lepszy miecz. Mam również czarne włosy, związane w wysoki koński ogon i dość ładną twarz, a na imię mam Rowan. I jestem wojowniczką, jak wspomniała czarodziejka, którą muszę ochronić, ale tak samo muszę ochronić pozostałe dwie osoby, za które się oglądam, czy czasami ich tam nic nie atakuje. I spoglądam w oczy naszej kapłanki. Tak, więc Loren jest jedną z kapłanek Melitele. Jest to młoda dziewczyna ubrana w strój kapłański, długie szaty w kolorystyce białej i czerwonej, jadąca na gniadym koniu, opakowana licznymi tobołami z medykamentami najróżniejszej maści. Ponieważ jest młoda, uczestniczyła w kilku wyprawach, ale jest trochę przestraszona nadchodzącym wyzwaniem, więc brała wszystko, co miała pod ręką i co popadło, żeby leczyć, obklejać, tutaj bandażować swoich kompanów, żeby im jak najbardziej pomóc. To nieco wie, myśli, że sobie da tam radę. Najbardziej się jednak boi o ostatniego członka drużyny, czyli no co tu dużo kryć, barda o pięknym głosie. Tak, barda Kajetana, blond włoscego, jak to dosyć mało mięśniowego, powiedzmy. Tak trochę mało nadając się do tej ciekawej, wesołej kompanii. Ubrany jest w niebieski strój bardowski, wiadomo, jakieś pufiaste ramionka itd., itd. Ma na sobie, o dziwo, trochę kontrastujący czerwony płaszczyk z kapturem, oczywiście, wiśniową lutnię przerzuconą przez pas oraz jedzie na swoim wiernym osiołku. Fizis Barda wskazuje, że kozak w necie. I zdawanie. Mogę strzelać? Na przeżycie. Ty masz niebieskie ubranie i czerwoną pelerynę. Dobrze. Tak. Bo moja wyobraźnia przestała pracować w pewnym momencie, więc wiesz, tak chciałam sobie to wczytać. Ale osiołek był na końcu. Gdyby nie włosy, to taki Lord Farquaad trochę. Kuchał, znaczy, dmuchał. Aż tak niski nie jest. I zarządził świnia eksmisję. Ale jesteś gotowy na to, żeby wszyscy zginęli, tak? Ja mam skojarzenia z innego uniwersum, ale okej. A więc dotarliśmy. Tu. Rozglądam się i czy tylko widać obóz cintryjski? Czy nie. Jeszcze gdzieś daleko jakieś flagi powiewają? Nie. Ten obóz jest pierwszym, na który wyjeżdżacie tak naprawdę z traktu. Kiedy nadjeżdżacie od północy, gdzieś tam od strony Mahakamu.
w oddali, ale nie jakoś bardzo daleko. Kwestia tego po prostu, że tutaj teren jest na tyle trudny, że przesłania wam, ale widzicie jeszcze dwa. Na lewo i na prawo są kolejne obozy, które niewątpliwie no cóż, są... Skoro tutaj macie Cintryjczyków, no to pewnie macie innych frakcji, innych osób obozy dalej. Po lewej stronie ten, który widzicie, jest dosyć odsłonięty i tam powiewa flaga, której na pewno Rowan, Loren i Kajetan nie kojarzą, natomiast być może Arastina będzie kojarzyć. Rzucę na lore, to zobaczymy, czy kojarzysz. Poważnie? Tak. Dobrze. Jestem z Cintry, więc na pewno tutaj już ten cintryjski lew będzie bliski memu sercu. Rzut na lore to który? Learning? Czy co? Learning, przepraszam, nie lore. Lore jest w Forbidden Landsach. Okay. Masz sukces, okej. Okay. Jest sukces. Słuchaj, to wystarczy, to mi wystarczy. Ty wiesz, że to jest może nie tyle herb, co no. To jest logo używane przez zamek Risberg. Co mam na myśli przez logo? Bo to jest faktycznie w swej istocie logo, bo ty, Arastino, doskonale wiesz, że Risberg jest ośrodkiem badawczym. To jest miejsce założone przez magów, którzy bardzo intensywnie badają tam różne aspekty magii. Tam się szuka lekarstw, szuka się rozwiązań technologicznych, bada się też po prostu jakieś naukowe aspekty, a ten znak, który widzisz na tej fladze, jest umieszczany na tych produktach, łącznie z tym, że umieszczany jest na przykład wypalany potworom, które są tam produkowane, bo również na Risbergu produkuje się na przykład jaszczury strażnicze. Hej. Jak wygląda ten symbol? Słuchaj, to jest logo? Stylizowana litera R, którą otacza coś w rodzaju nimbu, to jakby jest tak, jak to wam, taka elipsa troszeczkę jak na logo NASA, o, tak najłatwiej wam opiszę, w którym coś tam jest, ale to jest stylizowana litera R. Ja taką narysowałam bardzo ładną literę R w elipsie. A po prawej? A po prawej ten obóz już jest mniej widoczny. Natomiast no, łatwo po kolorze się połapać, czyje może być to heraldyczne godło, bo z daleka widzisz, że jest niebiesko-żółte. A to znaczy, że muszą to być temerskie lilie. Temeria to największy tutaj gracz polityczny w regionie. Technicznie rzecz ujmując, jesteście teraz na terytorium Temerii właśnie. I czyli mamy trzy obozy. Widzicie trzy, stąd gdzie jesteście widzicie trzy. Są od siebie daleko oddalone? To nie jest daleko, to nie jest duża odległość. To jest kilkaset metrów. Może kilometr, może, ale one są jakby tutaj nad Izgit, już nad tym błotnistym skrajem bagniska. Po prostu jest to na tyle oddzielone, że oni nie czują się tak, jakby stali obok siebie i słyszeli, co sobie mówią i tak dalej, nie? Wszystkie to usłyszą. Jakby się wydarł w jednym, to na pewno w drugim by usłyszał, tak. No dobra. Zerkam w takim razie na naszą czarodziejkę, bo to ona najbardziej się tutaj... pała polityką. To jak? Dokąd idziemy najpierw? Myślicie, że to wszyscy gracze? Może jest ich tam więcej. No, możemy się przejechać. Dziękuję, Redani. Tutaj jakieś tajemnicze R w elipsie. Edwin jeszcze. Oczywiście tajemnicze jeszcze. R w elipsie. No oczywiście to, że to Risberg. Sprawdźmy, co oferują jedni, i drugi, i trzeci, a może się zobaczymy coś więcej. Przecież nie chcecie chyba podjechać do pierwszych z brzegu i
przyjąć zlecenie. Nie, no musimy zobaczyć, kto lepiej, kto lepsze warunki zapewni. Jeżeli jest konkurencja, to grzechem byłoby nie skorzystać. No tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o sławę, możliwości. Po coś za Orenami, gdy możemy mieć wspaniałą przygodę tutaj. Świątynia potrzebuje nowego dachu. Być może nie tylko pieniędzy, nie tylko pieniądze będą oferować. Sława nam się przyda. I przyda się też to, co możemy zdobyć fizycznie. No tak, ale jeżeli miałbym walczyć mężnie u boku kilku zwykłych pachołków, to już bym wolał walczyć u boku jednego mężnego rycerza, o którym będę pisać ballady. Poprawiam się na tym koniu. Kajetan, dosyć tych żartów. To nie żarty, no. Wiesz, Rowan, że bardzo cenię twój kunszt wojskowy, ale no też chciałbym zobaczyć, jak to jest opisywać walki mężnych rycerzy, a nie tylko mężnych najemniczek. Wiesz, no już trochę z wami podróżuję, no ale ileż można pisać o kobietach? Drogi w różnych sytuacjach. Obrażasz czarodziejkę, to nie przystoi. Nie obrażę. Zostawimy ci w tym pierwszym obozie. Wyrośnie albo coś się skurczy. Drogi Kajetanie, postawmy sprawę jasno. Ilu znasz bardów, którzy opowiadają albo śpiewają pieśni o mężnych najemniczkach? Bo ja znam niewielu, a w niejednej karczmie już była. Także lepiej trzymaj się nas, a widzisz na tym dobrze. Jest to jakoś... Poza tym, drogi Kajetanie, czy kiedykolwiek przegadałeś jakąkolwiek kobietę, a teraz masz trzy? Nie masz szans. No mogę spróbować, ale chyba lepiej skupić się na tym tam coś tam, co świeci, a nie udowadnianiem, czy ja mam możliwość przegadania trzech kobiet. No nie oszukujmy się, jest to błędny rycerz. Nie. To jest doskonały trening dla twoich ust. Może i tak, ale no skupmy się na tym mężnym zadaniu, które przed nami czeka, bo po co przedłużyć? Miało śpiewać może. Idziemy? Tak, śpiewającym truchtem. I zbliżacie się do tego obozu, tego najbliższego wam. Wszystkiego. Czyli Cintry chyba, nie? Tak. Dokładnie tak. Przenieśmy się właśnie do największego namiotu, w którym was podjęto, kiedy tylko zostaliście zaanonsowani. Od razu awans. Tym, kto was przyjął, jest brodaty starszy mężczyzna, ubrany w szatę druida. Mężczyzna jest znany i ty, Arestino, niewątpliwie o nim słyszeliście o nim niewątpliwie wszyscy. Ale ty go znasz z widzenia, bo to jest niejaki myszowór. Nadworny magik królowej Kalanty z Cintry. Taki główny doradca i prawa ręka. Tym, kto stoi za nim i asystuje mu podczas tego spotkania, jest młody rycerz, ubrany również tak jak Tyroan, w pełną płytową zbroję. Młody chłopak z blond włosami. Który też jak wchodzicie, dumnie wydyma wargi, stoi wyprostowany, jakby kto wepchnął mu kij w dupę i patrzy na was spod opuszczonych powiek. Przedstawił się jako Sir Laszlo. Ja jeszcze dodam, że nim weszliśmy do tego namiotu, to ja znacząco poprawiłam dekolt, ponieważ w Aletuzach nauczyli mnie, że czasem nie trzeba dawać money, żeby kogoś odczarować, więc... I takich czarów mnie tam nauczono, więc... Jak tak widzę, wchodzę do namiotu. Jak widzę, jak Arestina się poprawia, to ja też wciągam trochę brzuch i poprawiam pasek w swoim kubraczu. Czerwony zapewne. Ja zaś rozglądam się po całym namiocie, czy jeszcze są tutaj na nas, albo na naszą czarodziejkę i kapłankę i barda jakieś zagrożenia, ale widząc, że nie ma tak naprawdę zbyt wielu osób tutaj, które mogłyby nam fizycznie zagrozić. Spokojnie idę za naszą czarodziejką, bo podejrzewam, że to ona będzie rozmawiała jako pierwsza. To znaczy w obozie jest cała masa takich osób, bo tam to jest normalnie obóz, w którym masz roi się od wojska.
od rycerstwa. Okej. Natomiast oni nie sprawiają wrażenia agresywnie nastawionych do was. Część, zauważacie to, wystawiona jest warta w obozie od strony tej bariery. Tak jak gdyby coś stamtąd miało z im zagrozić, pomimo że widzicie stąd wyraźnie, że ta bariera jest taka fioletowo... zmienny jest to kolor, ale głównie fiolet przemaga inne barwy. I to się cały czas zmienia. Widzicie, jak tam się porusza. Na waszych oczach, kiedy wchodziliście, jakiś ptak z wnętrza uderzył o barierę i odbił się po prostu, odpadając. A więc chcielibyście podjąć wyzwanie, mówi myszowór. Dobrze. Tak sądziłem, że szybko przyjdzie wielu zainteresowanych, ale nie sądziłem, że tak szybko. Rozespaliśmy wici raptem przed tygodniem. Wy dostaliście tę informację. Wy, tak naprawdę kwestia tego, że wy wyruszyliście tutaj. Dobre dwa tygodnie temu już słyszeliście o tym, że spadł ten meteor i że trzeba tu ruszać. To jest, nie wiecie tak naprawdę o jakich informacjach, o jakim ogłoszeniu on mówi. Wielu już się zgłosiło? Dwóch wiedźminów u nas, ale są też inni. Widzieliście to przecież. Wiedźminów? No to konkurencja. Pytanie, czy ktoś próbował już tam wyruszyć, czy wrócił? Bo rozumiem, że z niczym, bo tak byśmy tutaj nie rozmawiali. Próbowaliśmy wysyłać ekspedycje, ale małe nie wracały. Próbowaliśmy pójść z wojskiem, to grzęźli nam nasi wojacy w błocie. Więc postanowiliśmy jednak postawić na specjalistów, na najemników, którzy będą potrafili przejść i wrócić. Bo samo zadanie na tym polega. Trzeba dostać się do... Nie słyszałem? Rozsądny wybór. Klaszcze w dłonie. Tak. Tak sądzę. Oczywiście słyszeliście wszyscy o Izgit i o zamieszkających ten rejon istotach. No cóż, ale nie o tym. Z samych potworów to ja bym się nie bał. Ty, Arestino, myślę, że Kajetan też z opowieści, wiecie doskonale, że to jest naprawdę potężny czarownik. On mam na myśli myszowora. A zadanie polega na tym, że należy dotrzeć do meteoru, najlepiej oczywiście wcześniej niż zrobią to inni, i zabezpieczyć go. Później wrócić, zabezpieczyć drogę po drodze, drogę prowadzącą do niego i zapewnić, by to Cintra miała główny udział. Bo układ jest taki, że wszyscy udział będą mieli. Oczywiście, że tak. A nie przypadkiem Temeria? Są chyba teren Temerii. O, biedny. Myszoworze. To niech tam kurwa idą i se przyniosą. Śmieję się. Tak, jesteśmy na terytorium Temerii. Historycznie Pontarii. Ale Izgit to jest Izgit. Błotniak ma swoje prawa. No, niby tak, niby tak. Zawsze historia się współczesna może trochę zmienić. Wiadomo, różnie to się dzieje. Ale tak, powiedzmy, że to jest Izgit. Tylko Izgit. Zadanie jest jasne. Jednak, jak sam wspomniałeś, u panie potworów na pewno spotkamy wielu i skoro nie tylko ich mamy się obawiać, to w takim razie co my z tego mamy? Ha. Jesteśmy, jak powiedział wasz dzielny bard, to mówi z przekąsem, na terytorium Temeria, więc rozliczać się też będziemy w Orenach. Co powiecie na 10 tysięcy? Po wykonaniu zadania oczywiście.
10 tysięcy i? 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 Pani Arastino, czy jest coś jeszcze, co mogę dla pani zrobić? Cały czas czekam na ofertę. 10 tysięcy. 10 tysięcy to może mi zaoferować, mogą mi zaoferować z obozu na przykład Temirskiego. Mogą. I pewnie zaoferują. Mogę skorzystać, tak. Możemy skorzystać. Dorzucimy jeszcze rudę. Rudę o objętości jak na jeden dobry miecz. To również niemała fortuna. Znacznie więcej niż 10 tysięcy orenów. Z miecza korzystam tylko ja. Ale jest nas tutaj czwórka. Sprzedać możecie go i podzielić. Oczywiście. Tego się nie zrobi dla sławy. Oczywiście wiecie ja o tym, że te miecze są czwarte fortuny, nie? Z tej stali. Wydaje, oczywiście to, teraz mówię o to, co myślę. Mi się wydaje, że oni nam tego fragmentu na jeden miecz rudy wcale nie mają zamiaru dorzucić. Ale udaje, że może nie przyjmujemy ofertę, ale na razie tak poker face na twarzy i Też mi się wydaje, że nie była zainteresowana. Weźmiemy pod rozpatrzenie. Będę dozgonnie zobowiązany. Jeżeli weźmiecie pod rozpatrzenie. Zawsze bierzemy jakąkolwiek ofertę. Nawet szaleńców. Druid uśmiecha się gdzieś spod tej swojej ogromnej brody. Gdybym mógł jeszcze słuchać jakąś odpowiedzią albo doprecyzowaniem propozycji. Znajdziecie mnie tutaj. Oczywiście. No to chyba usłyszeliśmy i idziemy do kolejnego obozu, nie? Po drodze zagaduję pozostałych. Jak sądzicie? Da nam tę rudę? Średnio mi się wydaje. Poza tym tak naprawdę podejrzewam, Rowan, że tobie zależy na rudzie, na miecz, nie? Więc dokładnie. Więc nie chciałby się sprzedawać. Więc dobrze by było dostać jej więcej. Tak się przybliżam do ciebie, Loren, i mówię, teraz się tak zastanawiam, czy jak tam dotrzemy, to czy sama sobie nie odłąpać trochę tej rudy. A my zgarniemy resztę kasy i jeżeli jakąś rudę nam dadzą faktycznie, no to ona może iść właśnie pod sprzedaż. No, jest to lepsze rozwiązanie. Przynajmniej będzie tak, będziesz miała pewność, że dostaniesz ten kawałek. Otóż to. No nic, spróbujemy odłupać, nie zaszkodzi. A mam trzy? Mam jakieś kilofy? Jakieś... No nie, ale oni na pewno gdzieś tu mają. Można kupić pewnie. No. Pytanie, czy zwykłym kilofem to się odrąbi. Z moją siłą odrąbię się. Można spróbować. Wątpisz? Ja bym wątpił. Twoje potężne mięśnie i... Lutnio pójdzie, lutnio. Nawet nie wiesz, jak wiele rzeczy zmiękło od tej lutni. Może ruda też by zmiękła. Była łatwiejsza w łupaniu. Ach, nie wieście serca bardziej po prostu gubisz. Twarda suka. Bo to zła skała była. Ty nie tutaj zabawić dłużej, czy zobaczymy, co oferuje? Tak, chyba trzeba poznać szybko wszystkie oferty i potem już dograć. Tak, bo szybko może pojawić się konkurencja, a tego nie chcemy. No, im szybciej, tym lepiej. Jeszcze ktoś nas ubiegnie z najkorzystniejszą ofertą. Czy faktycznie widzimy, że ktoś się kręci z takich najemników, czy to są tylko ludzie, którzy tutaj się rozwijają? Tutaj widzicie, w tym momencie widzicie tylko ludzi w barwach cintryjskich. No plus jakby jedynym, kto jest bez barw, to jest sam myszowór. Czyli zobaczcie, dwa wieśki już gdzieś poszły.
A rębaczy z Cintrynia ma w okolicy. Pewnie kojarzę, jak się pojawią tu ludzie i słyszę moich. Myślę, czynach. Że rębaczy z Greenfried, nie z Cintry, poznasz. Tak. Okej, okay, czy nie masz? Poznasz. Nie wiem, czy mi zaglądałeś notatki, czy co, ale no, dobra, nieważne. tak. Nie, nie widzisz. Okej. Okay. I co? Chcecie obejść po prostu te obozy? Tak, jeżeli są tylko te trzy, to zdecydowanie tak. Ja jeszcze chciałabym, jeżeli zobaczymy gdzieś tych Wiedźminów z dwóch, o których wspomniałeś, to daj mi znać. Dobrze. Jeżeli zauważycie. Jeżeli zauważycie kogokolwiek, kto nie będzie pasował do otoczenia, to wam powiem. Oczywiście. Tak, jakiś, tak, żeby zobaczyć w ogóle, kto staje w szaranki z nami. Tak, ja również będę się za konkurencją rozglądać. Kiedy dotarliście do obozowiska z tym znakiem Risbergu, to już stamtąd widzieliście, że dalej jest kolejne. A na fladze wywieszonej nad głównym namiotem powiewają riffskie rauty. No cóż, królestwo Rivi nie jest daleko stąd. A tym, kto podjął was w namiocie Risbergu, jest młody, bardzo zniewieściały, jeżeli chodzi o fizjonomię, mężczyzna, który pozostałem przedstawił się, a ty, Arestino, na pewno go znałaś. Przedstawił się jako Sorel Degerlund, mistrz magii. A jakże? No, kogo innego miałabym się spodziewać tutaj? Sorel? Sorel. Czyli ja to powinnam to kojarzyć. On, wiesz dobrze, że to jest jeden z magów z Risbergu, badaczy, dosyć znany właśnie z tego, że jest badaczem, naukowcem. Sorel jaki? Degerlund. Dobra. Proszę, proszę. Pani Arastina z kompanią. To co, to teraz tak zarabiamy na życie? Sorel. Raz tak, raz inaczej. Tam, no. Gdzie jest coś interesującego, tam ja. No tak, tak, tak. No cóż, nie będziemy przedłużać. Będziemy konkretni. A więc moja propozycja za dotarcie do tego pieprzonego kamienia, zabezpieczenie drogi i zabezpieczenie samego miejsca upadku i powrót tutaj do nas po wykonaniu tej misji, to 8000 temerskich orenów. Do tego dorzucimy trochę tej rudy, a powiedzmy jak na jeden miecz i miejsce w zespole, który będzie badał ten meteoryt. W poprzednim obozie zaproponowano nam 11000 orenów i rudę na jeden miecz. I co, ci barbarzyńcy rozłupią to i podzielą na miecze. Badania. Wy wiecie, co możemy tam znaleźć? Być może my tam znajdziemy coś, co pomoże nam rozwikłać tajemnicę lekarstwa na raka albo na pseudoospę. Na coś trzeba umrzeć. Nie chciałbym chyba akurat w ten sposób umierać. Ale to, no cóż, każdego wybór, prawda? A może i nie. Może i nie. Tak, to jest moja oferta. No, może 9000. Tam ci dawali w Cintrze 12. Wiesz co, jakby to, co mówicie, to jest wewnętrznie sprzeczne z tobą. Nie jest sprzeczne, bo nie wiedział, w ilu obozach byliśmy. No ale mówiliście przed chwilą, że w Cintrze dawali 11. Teraz... Mówiłam w poprzednim obozie. A okej, okay. no to dawaj na manipulację, mój drogi. Jeden sukces jest. Jeden sukces. 12. Zależy im. Bardzo im zależy. Żeby tu byli Buey i Bank. No dobrze.
To w takim razie... 10 tysięcy, ruda na miecz i miejsce w waszym zespole badawczym. No. Co wy na to? Patrzy, szuka wzrokiem kogoś. Za wami przy wejściu stoi drugi, ewidentnie też mag. Arestina, ty tego nie znasz i żaden z was go nie zna. Spotkali się wzrokiem i kiwnął powoli głową. Dobrze, to jest oferta, którą możemy zaproponować. Oczywiście, jeżeli będziecie szybsi niż ci inni partacze. No oczywiście. Oczywiście, ale trzeba jeszcze sprawdzić inne obozy, bo może z kontrofertą ktoś wyjdzie jeszcze, będzie chciał więcej zapłacić, więc wieczar gdzie jak to jest. Czarodziej. Czarodziej wie. Prawidła wolnego rynku nie są dla mnie tajemną wiedzą. Czy ty zostawiłeś to nazwisko von Dundersztyc? Dobrze. Tak. Niech będzie. I co? W ten sposób jakby taka jest, żebyśmy nie tracili bez sensu czasu na, że tak powiem, drogę pomiędzy. Intencją waszą jest sprawdzenie po kolei wszystkich tych obozów? Mhm. A więc... Tak, ja tylko idąc jakby między obozami pytam Arestina, czy ją w ogóle interesuje ta pozycja? Bo to jest takie, nas nie interesuje pozycja w zespole badawczym. Tak, pozycja świadomo, dla kogo to jest kuszące. Tak, więc zastanawiam się, czy to w ogóle jest w sferze naszych zainteresowań, bo może Arestina też nie jest, więc musieliby dorzucić może coś innego, co by nas kusiło, nie? Zamiast... To, co wiesz, Arestina, to, że tam się naprawdę duże pieniądze robi na tych badaniach Risbergu. To jest przedsiębiorstwo de facto, które naprawdę robi sążny hajs. Powiem ci, że gdyby to było miejsce zamiast Sorela, z przyjemnością bym je wzięła. Nawet jeżeli miałabym nie skorzystać tak naprawdę z tych badań. Ale póki co. A dobrze go znasz? Nie pytaj. Raczej w kwestii tego, czy można ufać tym jego słowom. W końcu to. A Rastino, na tyle, na ile znasz konfratrów generalnie. To, co ci trafia do głowy. Oczywiście, że nie. Zatrzymuję się przed Loren. Nikomu nie można ufać. Loren, nikomu. Tak czułam, że to od ciebie usłyszę. Ale siostro, musisz jednak pokładać więcej wiary. Chociaż nie w magów. Wierzę w siebie. I to mi wystarcza. Tobie też polecam. To co? Pora na kolejne. Temerski. Na temerski. Cofacie się. I tym, kto... A, okej. Okay. Rivia jest bliżej. Rivia tak? Stąd jest bliżej, bo temerski był bliżej tego cintryjskiego. Ale to ty. To co, zahaczmy może. Ale dajmy. Myślę, że pójdziecie i tak do wszystkich. Do myślenia. Myślę, że pójdziecie wszędzie i tak, także to wszystko jedno w jakiej kolejności, nie? Samej drogi nie będziemy odgrywać, jeżeli pozwolicie. To co? Najpierw do Rivi. Tak. Pewnie. A widać jeszcze coś? Tutaj jeszcze kolejne obozy znowu? Za Rivskim jest ewidentnie jeszcze jeden. Okej. Okay. I do tego nie pójdziemy. Tak jest. Oni stoją najdalej, więc oni na pewno mają najgorszy ofertę. I tam nie zachodzi. Na bank. Może w akcie desperacji właśnie zaproponuję. Weźcie, do nas już nikt nie przyszedł. Nie? W ogóle nikt nie wziął od nas oferty. Nie, tam będzie tych dwóch Wiedźminów. I pączki. I jak jest ten obóz? Znaczy czyj? Ten za Rivskim? Tak. Widzicie tam białego orła na czerwonym tle, który jest godłem Redani. Również duży gracz w regionie, choć nieco bardziej oddalony. Jest jakby cała Temeria was oddziela od Redani. Wy jesteście na południu Temeria, a Redania graniczy z krajem północy.
No dobra, ale idziemy do Riwskiego najpierw. Tym, kto tam was podejmuje, oni tak jak gdyby od jednego, wiecie, od jednego schematu stawiali te obozy. Wy tak naprawdę w późniejszych waszych wspomnieniach moglibyście je... Jakby one były ustawione identycznie, różniły je tak naprawdę barwy. I tym, kto was podejmuje w Riwskim, jest bardzo otyły starszy szlachcic, który na rękach trzyma małego pieska. I przedstawia się wam jako hrabia Caldwell. No, cieszymy się, że tak znane osoby jest coś przyszły do nas, żeby wysłuchać naszej propozycji. Pani... Kłania się Rowan, o dziwo, w twoim kierunku. Słyszałem. I duży to zaszczyt dla mnie. Ależ, nie trzeba się od razu kłaniać. Przyszliśmy zapytać się o konkrety zadania. Myślimy, czy nie podjąć się zabezpieczenia tego znaleziska i drogi do niego. No, oczywiście. Rivia i Liria będą dumne, jeżeli to nam przypadnie ten zaszczyt. Ten mężczyzna jest ubrany najbardziej podobnie do Kajetana. Jest typowy szlachciura. W słowie szlachciura mi jest ciura, więc to jest. To jest szlach jeszcze. Więc Loren to bawi, tak? I oczywiście opis samego zadania. Nie wiem, czy pozwalacie mu cały wygłosić, czy go tam pospieszać, czy już wiecie, o co chodzi generalnie. Ja go pospieszam, mówiąc, może przejdźmy od razu do konkretów. Zadanie wiemy, jakie jest. Jest to konkret. I musimy się pospieszyć, żeby konkurencja nie była szybsza. Dlatego jeżeli mógłby pan powiedzieć, co byśmy mogli zyskać, to bylibyśmy wdzięczni. O, oczywiście. Bardzo konkretnie. To, co pani słyszałem, to naprawdę, naprawdę. Sama prawda. Powiem mojej pani królowej, Mewę. A oferta jest... Doskonale. Oferta jest bardzo konkretna i bardzo hojna. 14 tysięcy orenów. 14. To jest ta hojna oferta. Myślałam, że Rywijczyków stać na więcej. I sądzę, że jeżeli osoba, która mogłaby zabezpieczyć tę drogę, mogłaby zgarnąć rudę na cudowny miecz, by w przyszłości wykonywać jeszcze lepsze zadania dla Rivi, to myślę, że mogłabym się skusić. Może nawet dwa miecze. 14 tysięcy to jakoś skromnie, hrabie. Czyżby jakieś były braki w skarbcu rywijskim? Rivia to niewielkie królestwo. Ale słyszałem, panie, że bogate. Poeta. Bardziej bogate niż 14 tysięcy. 15. Nie potrzebujecie tego meteoru. 15 i damy wam bardzo dobrą cenę na miecz wykonany z tej rudy. Na dwa miecze. Sama, ja nie jestem pewna, czy kupimy ten miecz za tę cenę. Kupicie. Cena będzie taka, jak to się teraz mówi, promocyjna. Ach, ten slang. Loren, z czego tak się łączysz? Ta oferta naprawdę nie wydaje się sensowna. Dostajemy pieniądze, które potem musimy i tak wydać na kupienie miecza. I to tylko jednego. A co jeżeli sama mogłabym dostać pozwolenie, żeby wziąć sobie taką małą rudę i wykuć go u waszych kowali? U naszych kowali? Tak. Po cenie rynkowej. Po cenie rynkowej. Ale rudę biorę sama. 13,5. Wyciąga rękę. I ruda. I ta ruda, tak. Rozważymy tę ofertę. Ja już tak sięgałam, ale jak Rastina to powiedziała, to tak. A tak. Jeszcze inne obozy.
Jeżeli tutaj wrócimy, to usłyszymy nieco wyższą cenę. Wy się tu zastanowicie, my się zastanowimy. A tymczasem... Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kolejny Dobra. Był ten redański obóz. Ja tylko nadmienię, jak wyszliśmy, jak wychodziliśmy, już byliśmy poza zasięgiem słuchu ludzi z namiotu. No i to jest dobra oferta. No, chociaż to też brzmi, nie? Może można jeszcze w powrocie coś więcej. Kurczę. W cenie rynkowej trochę... Mogliśmy chyba lepiej. No, dalej. No, tak. Wiesz, będzie ciemno. Ważne, że będziemy mieć rudę już w zasadzie dodatkowo. A za kowala zapłacę sama. Redanie w takim razie. Tak, redanie. Zdecydowanie. Orzełko. O tyle, o ile osoba hrabiego Caldwella, to jakby, jak zobaczycie tego faceta, to w ogóle bez, od razu byście powiedzieli, no to jest szlachcic. On był ubrany jak szlachcic, mówił jak szlachcic, miał maniery jak szlachcic. Mężczyzna, który was przyjmuje w obozie redańskim, również jest ubrany jak szlachcic i również przedstawia się jako hrabia. I tutaj podobieństwa się kończą. To naprawdę duży, łysy mężczyzna, który przedstawił wam się jako hrabia Sigismund Dijkstra. Nie wiem, czy któreś z was mogło o nim słyszeć. Ja jak czasem grałem na dworach, to mogłem może słyszeć, nie wiem. Rzuć sobie na learning, zobaczymy po prostu. Trzy. Słuchaj, ty wiesz, że Dijkstra to jest mistrz szpiegów i szef wywiadu redańskiego. Szara eminencja, prawa ręka Dawida z Redani. Okej, okay. Czyli dużo słyszałem. Generalnie tu też wiesz, że osoba niebezpieczna i kawał skurwysyna. Zanim tam podejdziemy, to ja tak... Mało tego, za ten rzut to ci jeszcze dorzucę, że jego kochanką jest Filipa Eilhart, znana mistrzyni magii. A jest tutaj, czy nie? Nie widzisz jej tutaj, nie spotkałeś. Nie widzę. Ona też mnie nie widzi. Nie wiesz? Dobra, co rzucasz, jak z nimi wchodzimy? Uważajcie, bo trzeba... Może tutaj być trochę ukrytej gry ze strony szlachcica. Nie lubię takich rzeczy. Słuszna poprawka z czatu. Jak gramy, to panuje jeszcze w wizji mir redańskiej, ale mistrzem szpiegów jest już Dijkstra. Jak najbardziej. Już mi się podoba. Mówię i odrzucam to płótno, które stanowi wejście do namiotu. No i w końcu ktoś, kurwa, kto ma szansę wykonać to zadanie. Nie jak te poprzednie. Witam. No, siadajcie. Zapraszam, polać czegoś? Może temerskiej żytni? Mam coś lepszego. Polewa faktycznie. Wykładaj na stół, co masz? Faktycznie wyciąga jakąś wódkę. To jest redańska żytnia. Ja dziękuję, wodę poproszę. No ja spróbuję. Ja też piję. Z szacunku do naszego gospodarza. Wyciągam. No. W końcu. Szajucha dobra. Przychodzą tacy tutaj po to zadanie, że myślałem, że już sam będę musiał tam się wybrać. Dokładnie. My zadanie znamy, wiemy, po co tam idziemy. Przecież każdy wie, to oczywiste. A przyszliśmy tutaj wysłuchać oferty, jaką ma hrabia dla najlepszej drużyny, która mogła przyjść do tego namiotu. I oby to była oferta, po której nie odwrócimy się, nie wyjdziemy. Najlepszej, najbardziej, jakby to powiedzieć, łasej na pieniądze.
Droga hrabia. Mistrzyni. Może ja mam aparycję prostaka, no niestety tego się nie wybiera, ale jestem dobrze wychowany i ja bym was nie urażał ofertą. Gdzie? Czekam na waszą propozycję, którą będę mógł zaakceptować lub odrzucić. Propozycja zawsze przychodzi od gospodarza. Jeżeli zobaczy pan po tej propozycji, hrabia, nasze plecy po tej propozycji, będzie wszystko jasne. Oj. Zobaczyć tak zasne plecy, to będzie dla mnie również ogromna przyjemność. Prawie zawsze się mogę odwrócić jako pierwszy, jeżeli to poniosłoby cenę. Dwanaście? Tyle mam... I? Odrzucam włosy. Patrząc... Tak jakby czekała na konsumację jeszcze to i pada, więc... Biednie. Prawie biednie. 12 i wszystko, co znajdziecie po drodze. Odrodza na miejscu już? Na końcu też? Nie sam meteor, oczywiście. Ale po drodze znajdziecie wiele autochtonicznych stworzeń, które są rzadkie gdzie indziej. Do rozpatrzenia, rozpatrzenia. Się aż oczy zaświeciły na tą propozycję. Dobrze, ale wciąż 12 to nie jest oferta, która by nas miała urazić, ale... Ale nie nadaje nam uśmiechu na twarzach. Zdecydowanie. Myślę, że moglibyśmy porozmawiać o nieco wyższej kwocie. Ja potrzebuję nowego miecza. Słyszałam, że całkiem niezły można dostać z rudy. Miecz z tej stali. Ponoć nawet wiedźmini mają z tej stali. No ponoć. Nigdy nie spotkałem żadnego wiedźmina. Też nie, ale takie słuchy chodzą, no to wie... Krabie, żadnego wiedźmina nie spotkałem. Ja się tylko zaśmiałam z nad kielicha, którego jeszcze piję, sobie dolałam w międzyczasie, przechadzając się po tym momencie. Dobrze. 12 i miecz. I miecz. To, co znajdziemy po drodze. I to, co znajdziecie po drodze. Miecz ze stali. Tej z meteorytu, żeby doprecyzować. Oczywiście. Nie uraziłbym propozycji od takiego, jaki mam ja. Ja mam taki zwykły. Do rozpatrzenia, hrabio. Wydaje mi się, że musimy się chwilę naradzić. Bo tyle ofert przebijających również ofertę hrabiego usłyszeliśmy w innych namiotach, że musimy się zdecydowanie naradzić, aby podjąć decyzję nie kosztem wyższych zarobków, wiadomo, tylko bardziej w kierunku tego, z którym z królestw najbardziej sympatyzujemy. O, jak to jest. Jeżeli zapytacie kogokolwiek o moją wdzięczność, to jestem spokojny o przyjęcie mojej oferty. A jeżeli zapytamy o coś innego, dalej będzie hrabia spokojny? Tutaj zatrzymuje się tuż przed nim. Pytając o brwi. Pytajcie, o co chcecie. Ten brak włosów to genetycznie, czy z wyboru? Po tatusiu. Jeżeli chodzi o to, co powiedział o swojej wdzięczności, to oczywiście to może Kajetan niekoniecznie, ale reszta od razu wychwytuje zawartą w tym i obietnicę, i swoistą groźbę. Jasne. Co Redańczycy będą chcieli zrobić w tym meteorze? Bo to też dla nas istotne.
co zrobić z tym meteorem? Tak. To prawdziwa fortuna. Zapełniłaby skarbiec. Prawdziwa fortuna, ale w odpowiednich rękach, w pewien sposób użyta, może przynieść dużo więcej niż fortunę. Mianowicie? Może hrabia się dowie. I odwracam się i wychodzę. I zastanawiam się, znaczy się. Zostawiasz go tak z taką pytającą miną? Czarodziejka wyszła, to ja idę za nią. Nie będzie sama. Odrywam się i wychodzę. Tak jeszcze dopijam do końca tą wódeczkę. Dziękuję. Żeby nie było jak szorstki lichem w ręku, więc. Czyli już jesteś do przodu. Zarabiamy. Słuchajcie, według mnie nadal Rivia dała najlepszą ofertę. Nie powiedzieli nic, czy nie możemy brać tego wszystkiego tak po drodze. Żaden z poprzednich nic takiego nie mówił. Trochę tak z automatu znam, że możemy sobie to, co znajdziemy. Znaczy, no to brzmi tak, jak... Tak, może się bardzo zdziwić. Znaczy, kwestia jest tego taka, że jeżeli Redania daje aż tyle, to tam musi być naprawdę dużo warte. To, co tam zostaniemy. Nie wiem, mi nie zależy na złocie, mi zależy tylko na ciekawej historii, na sławy, więc to by wy przede wszystkim będziecie musieli współpracować, czy z kimś, czy sami, ze sobą, więc decyzję dam wam podjąć. Martwią mnie te potwory, które mogą być na drodze. Może spróbujemy znaleźć tych wiedźminów. A jeszcze Temeria nazywa. Idziemy, czy nie? Tak, chodźmy. Nie wiem, za mnie trzeba, czy nie? Jeszcze mnie lokalno. Byłoby całkiem zabawne nie pójść do Tymberczyków. Zlać ich. No to idziemy jeszcze do Temerii. A w Temerii? Królowa. Jeszcze raz? Nie, mówię, że do króla Foltesta, którego pewnie nie ma. Króla Foltesta pewnie nie ma. Coś słyszeliście, że pojechał na jakieś wesele na północy kraju. Natomiast jest w tym miejscu mężczyzna. Tak naprawdę przyjmuje was dwoje osób za takim polowym stolikiem rozstawionym w namiocie, ale jeden też przy wejściu bardzo charakterystyczny. Ten przy wejściu jest łysy i ma monokl. I w żaden sposób się nie przedstawił. Natomiast ci, którzy was przyjęli, ten, który z wami rozmawia, to jest mężczyzna i kobieta, obydwoje w polowych ubraniach w niebieskie pionowe pasy. Ten, który z wami rozmawia, przywitał się z wami i przedstawił jako Vernon Roche. Dowódca służb specjalnych panującego króla Foltesta. Dobry wybór kolorów. Skoro dowódca, to pewnie nie musimy przeprawiać się przed całą rozmowę i możemy od razu pomówić o konkretach, żeby szybciej przejść do działania. Byliście już u innych? U prawie wszystkich byliśmy. No i co tam daje wam Dijkstra? Dobry agent, chociaż chuj. A no chuj. Między innymi zaproponował miecz. Ile chcesz? 15 000 orenów. I ręka królewny. A tego jednak nie. Akurat nie tej. Dlaczego? Masz coś przeciwko naszej królewnie Adzie? Poeto? Nie, skądże. Lubię się rozerwać, albo innych rozerwać. Pogłoski o tym, że córka króla Foltesta została zmieniona w strzygę i obecnie zajmuje się rozwłóczaniem flaków przygodnie napotkanych osób wokół starego zamczyska w Wyzimie,
szeroko jest znana na świecie. Pewnie słyszeliście też te plotki. 15 tysięcy. Nie, dał tyle. Ściemniasz mi. Nie, no dał. Wydaje mi się, że to, co tam będzie na miejscu, może mieć wpływ na... może wpłynąć korzystnie na wywiad Temers, redański, więc... Co kurwa, Kamil mi wypytają o zdanie? Nie, no ale może stworzą jakieś miecze, które będą pomagały w przesłuchiwaniach. Ciekawy pomysł i ciekawy plan. Oczywiście nie możemy o tym powiedzieć. To są tylko nasze dywagacje, takie... Więc... Czym... Ale przejdźmy do konkretów może, co? 15, czas leci. 15 tysięcy i miecz, tak? To była oferta, którą możemy wybrać tam, więc... I no, coś jeszcze. I dużo redańskiej żytni, którą Dijkstra twierdzi, że jest lepsza od temerskiej. 13 tysięcy. To jest to, co mogę wam zaproponować. Temerska żytnia, to oczywiście dorzucę naszą żytnią. Te redańskie pomyje nie nadają się do picia. Ale... Do tego jeszcze zaproponuję rękę królewną. Nie. Zaproponuję wam. Pół królewny i zamek, tak? Nie. Zdajesz. Nie. Zaproponuję. Widzisz, że on tak sam się zamyślił. Patrzy na krótko strzyżoną blondynkę, która z nim siedzi, która dekretnie daje, kiwa mu głową. Krótko ostrzeżona blondynka. Tak. Mm-hmm. 13 tysięcy. Miecz? I dożywotnia renta strażnika wyjskiego. Tak, to nie jest wielki pieniądz, ale dożywotni. No dla każdego nie. Z nas. Oczywiście, ma się rozumieć. Jest to pomysł. Pomyślimy. Powiesz, nie wysoka renta. A jak duża to jest? Dawno nie było mnie w zimie. Taki strażnik zarabia 100 orenów. Zawsze coś. Zależy, jak długo zamierzacie żyć. Ci przed wami się tak nie targowali. Aż do śmierci. A kto był przed nami? Paru dobrych. Znacie rębaczy? No, no znam. Albo Ejka? Ejka z DNS? A no znam. Jest paru dobrych, tak. I oni byli tańsi od was. Szczerze mówiąc, będę im kibicował. Tańsi, ale czy bardziej żywotliwi? Okaże się. Zobaczymy. Skoro będziesz im kibicował, to co im zaproponowałeś? Skoro nam nie chcesz kibicować, bo... Słuchajcie, mam pomysł teraz, tak mi naszło. Totalnie nie wymuszam, nie zrozumcie mnie źle. Ale chcecie podjąć decyzję sami, czy dajemy ankietę na czat? Dajmy im na czat. Dajmy. Jak nam wybiorą. Dobra, to już chyba, że Magda masz, Magda masz to pod ręką, gdzieś nie masz? Ja mogę szybko zrobić. Jak bym cię mógł poprosić, dobra? Tylko przypomnij, kto tam jeszcze był. Które strony? Redania, Temeria, Cintra, Rivia i Risberg. Redania. 5 tych musisz mieć. Cintra, Risberg, Temeria, no jest 5. Tak, to Cintra 10 koła plus ruda na miecz. Risberg 10 koła, miecz i miejsce w zespole. Temeria 13, miecz i dożywotnia renta, Rivia 13,5. Chwila, kurczę, bo tutaj tylko widzę, że 2 mogę dodać. Naprawdę? W sensie... Takie wąskie są te tak nie. Ankiety? To jest takie jakby tak nie, z tego co widzę, chyba że to są jeszcze jakieś inne, których nie umiem robić. Piszcie w komentarzach,
kogo mamy. Dobra, właśnie, właśnie tak, to wybierzemy sobie, macie na to, na nie wiem, w sensie. 30 sekund. A co powiedziałem? Minutę, aż Vernon rocznie odpowie mi na pytanie, co im zaproponował tej całej reszcie. Tak. Vernon raz bezczelnie się uśmiecha. Takim oślizgłym uśmieszkiem. Ha. A tajemnica handlowa. No, nie do końca mi się podoba ta odpowiedź. Ale ty nie jesteś handlarzem. Nawet nie wyglądasz jak handlarz, więc co za tajemnica. De facto on trochę wygląda jak handlarz. Ma na sobie ten takie nakrycie głowy typowo mieszczańskie. Klep jest taki dziwny, no ale jednak pewnie ma jakiś mecz u pasa czy coś. Mm-hmm, mamy tak, raz Redania. Raz Redania, tylko raz. Dwa razy Egon. Ja szczerze mówiąc wybrałabym... Raz Redania, raz Temeria, drugi raz Redania. Trzeci raz Redania. Temeria 2. Temeria 2, 2. Nie, to jest to samo. Nie, to jest dalej, Wilku. Aha, dobra. Piszcie raz, słuchajcie, bo my się pogubimy, wiecie, to jest prawie jak nauka ścisła już. 2 do 1. Oj, a reasumpcji nie będzie. Oj nie. A wiecie, ten rosz za wami, mówcie do mnie szmato, jak się... Nie. Ci trailers w ogóle nie mają ciekawej oferty. Chyba, że to stypendium naukowe... A, to... poza tym można tam podejść jeszcze raz i może się na myślinę lepszą. No nie, ale to jakby... Dobra, słuchajcie. No może. W ogóle czat jest tak umiarkowanie zainteresowany, mało osób głosuje, ale Redania ma 3-1. To nie gramy. Wracacie i idziecie do domu. Nie gram. Słabe oferty, nie akceptuję nic. Redania. Głównie Redania, tak. Okej. Okay. To jest, słuchajcie, jakby tak jak mówię, nie wymuszam, ale zachęcam. Ale Redania, ale tutaj jest jeden minus, słuchajcie. Będę musiała oddać kielich, jak będzie. No kurde. A już byliśmy do przodu. Ciężki wybór. Nie, schowam sobie do tego. Do tego. Mnie ta renta kusi. Wiecie, jak życie artysty bywa ciężkie. Każdy oręż się liczy. Czasem są okresy. A mi się i tak nadal każdy podoba. Każdy oręż się liczy czasem dwa razy. Mi się nadal podoba najbardziej propozycja Rivi. No i tam było? Ale... I ten miecz, żeby sobie samemu wykuć, nie? Tak. Mhm. No ale 12 i tu miecz miałaś w pakiecie od razu. Tak, a tam byś musiała płacić za wykucie. No. Więc jakby najkorzystniej i jakby wszystko po drodze, no można spotkać potwory, można spotkać... Tego nie mówię jako kapłanka, tylko tak... Można spotkać zwłoki, Wiedźmina. Wiedźmina, będziesz miała wtedy więcej mieczy. Dwa miecze i amulet może nawet będziesz miała. No, amulet. Jakie ziółka. Ja jeszcze mam takie pytanie, bardziej w meta. Czy rzeczywiście... Oni nam mogą coś zabrać, co my sobie przyniesiemy, to że tak sobie mówimy, że tam weźmiemy sobie wszystko po drodze, to oni nam to mogą zarekwirować? Słuchaj, generalnie to nie sądzę, żeby było jakieś prawo albo ustawa to regulująca. Po prostu, jeżeli ktoś będzie miał więcej mieczy niż wy i powie, że macie oddać, to albo oddacie, albo nie. No. Albo wylądujecie w bagnie, nie? Wiesz. Twarzą do bagna. No okej, bo mi się wydaje, że to, że sobie tak wysoko zakładamy, że weźmiemy fragment tego meteoru i pójdziemy wolno i dostaniemy nie wiadomo co jako wynagrodzenie, to wydaje mi się, że to bardzo pochopne założenie. Dlatego deklaracja, że możemy zachować to tu po drodze, brzmi bardziej sensownie dla mnie. Z drugiej strony gość jest... Tak naprawdę. Na koniec końców żadna nie musi zapłacić, żadna nie musi dać rudy i żadna nie musi... Więc po prostu trzeba założyć coś. Dla mnie ryda nie jest okej. Okay. No, jeśli nie macie przeciwwskazań, to
Możemy, bo i tak, dobrze zrozumiałam, że czat wybrał Reda, nie? Mhm. Tak. No, możemy iść, dla mnie możemy iść z tym. Powiem wam tak, z punktu widzenia opowieści, to kogo wybierzecie, różni tylko to, jacy NPC się gdzieś tam dalej pojawią. Zabiję. Poza tym jakby wasza nagroda to jest wasza sprawa, nie? Nie. Sarmusiała nie spotkamy. Myślałem, że załapałeś wcześniej, jak powiedziałem, że jest piękny rycerz Laszlo. Nie, ja właśnie myślałam, od... nie! Ja wiedziałem od początku, tylko czekałem na interakcję z nim, bo chciałem zrobić tekst z Musiał, ale nie było interakcji z nim, więc... Nie, ja dopiero teraz, okej. Okay, no to co, smalec jest... Nie, dobrze, czyli Redania, tak? Każmy Maćko wygrać, Maćka musiała. To jest idealny pomysł. To znaczy, ja zaznaczam, ja nie powiedziałem, że ci, których wybierzecie, się pojawią. No, tak, wiem, ale się śmieję. Maciek, daj Maćka. Maciek, Maćku. Co się stało? Redania jest zamknięte. Dobra, cicho. Izgit jest zamknięte. Barierą. Dobra. To co, decyzja. To powoli myślę, że wracamy do obozu Redani. Tak, do Łysego idziemy. Mhm. Ale nie do Talara. Talar był w Temerii. Ja wiem, no to mówię, nie do Talara. No. Wykazujemy się znajomością postaci. Okej. Okay. Innymi słowy, idziemy do tych, którzy nam zaproponowali alkohol, a żeby tylko jeden. Nie. Nie, bo no, Temeria też zaproponowała. A, dobra, ale to tak, no bo już musieliśmy. I rentę. Rentę dożywotnią. No, ja chcę zostać rentierem, to męskim. No dobra, no to tak, idziemy do Renanciaków. Mhm. Czy chcecie coś konkretnie jeszcze tam wygrać, czy chcecie po prostu klepnąć, że tak powiem, ofertę i ruszyć do wykonywania zadania? Jeszcze przypomnij proszę, czy oni zagwarantowali miecz już gotowy, czy samą rudę? Miecz gotowy. Miecz gotowy, okej. Okay. To dobrze, że mam pojęcie. Dla mnie spoko. Znaczy ja bym tam poszła i bym powiedziała coś... Zdarzyła karteczkę z notatkami. Ja bym tam poszła i zapytała, no to co, 15 tysięcy i... Też bym troszkę... I lecimy po. Ja bym spróbował jeszcze od Redani wziąć trochę tej renty, może się uda od Redańczyków. A, bo też Redańczyk. No nie dla mnie, no. Właśnie, może redańska renta jest wyższa. Tak. Miecz dla Rowan, pieniądze dla was, dobroci dla Arastiry, jakichś z potworów, surowca, a co dla biednego barda? Rentę chociaż mi załatwcie. Renta, mój drogi, musisz sobie załatwić sam. Nie, no też dostaniesz hajsy, słuchaj, będziesz mógł sobie odłożyć i ciągnąć po troszeczku. Będzie kręta. Nie, no dobrze. Niech będzie, idźmy do Dijkstra. Okej. Okay. Dobijacie targu, jeżeli pozwolicie mi ominąć samą tą scenę, która za wiele nie wniesie. Dobijacie targu Dijkstra, na koniec rzuca tylko. Ja wam ufam. No. I po chwili pauzy wraca do tego swojego namiotu. A przed wami, no cóż, tak jak wyszliście tym wyjściem, to wyszliście prosto na tę ogromną barierę, która teraz skrzy się przed wami. No już idziemy? Mamy już w tej chwili wyruszyć? Czy... Nie, no jest noc. No. Kto wyszedł w nocy na bagno, a ten, co posadał zmysły jedynie. Albo ktoś bardzo, bardzo pewny siebie. Brzmi jak nasza drużyna, ale nie. A nim napoję mego konia i zrobię jakieś tam rzeczy, które byśmy zrobili w nocy, typu spanie, to ja na pewno, mnie na pewno zainteresuje ta bariera, bo to jest... kawał dobrej magii. Czy pytanie, czy my zabieramy
konie i osiołki do środka. Nie, na bagna. No to też mi się tak wydaje, no. Nie, dlatego trzeba tutaj zabezpieczyć gdzieś w tym obozie. Bo nas przyjmą do oboza, do obozu, skoro... Do obozu. Do oboza. Do obozu nas chyba przyjmą tutaj nasze właśnie, choćby na przepierzchowce. Jeśli nimi zaopiekują na ten czas, tak zakładam przynajmniej. Jak nie, to wyprowadźmy z błędu. Ja zaś, jeżeli tam zostajemy na noc, to w takim razie domyślam się, że tam również są jakieś wojska albo jacyś inni żołnierze, ktokolwiek, kto potrafi władać mieczem. I chciałabym się na chwilę przed snem jeszcze do nich dosiąść, na takie, wiesz, opowieści z różnych wojen i przy okazji dopytać tak naprawdę, co możemy spotkać konkretnie na tych bagnach i czy mają jakieś informacje, jak podejść do tych potworów. Wszak nie jestem wiedźminem. Kiedy już przysiadasz się do tych wojaków i no, to są prości ludzie, wiesz, no, jakby ci tacy zwykli obozowi żołnierze. I, o, panieneczko, czy są potwory? Są potwory. To pielce są i trole są i nietoperze. Coś jeszcze tam jest? Jak w ogóle z tym wszystkim najlepiej walczyć? No. Najlepiej się zawsze z człowiekiem walczy, albo z innym, człowiekokształtnym. Aj, różne, to są najróżniejsze, panieneczko. A mówią także, że jakaś elfia bogini tu straszy. Albo inna potwora. Elfia bogini. O, to on niedobrze. Spija krew z nieuważnych. I jeszcze są... No, brzmi jak jaki wąpierz albo co? No, mówią jakoś inaczej, ja zapomniałem teczka. I jeszcze są co? No, jeszcze są... Pijawki są. Czyli jakby nie patrzeć, musimy być bardzo ostrożni na drodze. Tak. Tak, poszli nasi, jak jakaś mysz tylko tu przyjechali i nie wrócili. A później poszło więcej naszych i wrócili, ale już nie było ich tak więcej. I co mówili? No... Właśnie o tych potworach? W jakich ilościach one są? No... Coś wiedzą, kiedy się pojawiają? Może mają jakieś określone rewiry? Siemko to mówi, że akurat większość to się potopiła, ale no mówią, że są te mamuny, są i mamuty? Mamuny, panie wierszokleto. Mamunów nie kojarzę. Podań mi na Jakby Arastino, ty na pewno, a myślę, że Loren też jest dosyć oczytaną osobą. Wy wiecie, że połowa z tych rzeczy, które, o których on mówi, nie istnieje. Że to są jakieś, znaczy no nie typy, że istnieją, ale... ale... A widziałeś jakiegoś? Mamuna? No, nie topyża widziałem. Zapytać tych, którzy tam byli. No, ci co byli, to ich tu już nie ma, panieneczko. Albo nie wrócili, albo ich wywieźli. Ale przed chwilą mówił pan, że wrócił tam Siemko z ekipą i mówił coś. Od razu ich wywieźli, to na północ. Dobrze. Nie ma się co martwić. My dowiedziemy tego, że żadnych mamutów i innych rzeczy nie ma. Mamunów, panieneczko, mamunów. Mamunów. Mamuci to wymarli, babka mówiła. To my sprawimy, że i mamuny wymrą. Czy rozumiem, że nie widzieliśmy innych najemników? Nie. Nie. Nikt nie wrócił, tak? No dla pewności. O, nie, ci co zapadli w bagno, to wszyscy
zapadli i nikt nie wrócił. Akurat tych możemy jeszcze spotkać. No, na bagnie. Bo miałam nadzieję, że może ktoś wszedł, zakręcił się, wyszedł. Pierwsze wrażenia. Co zrobił ten? Nie. Unboxing bagna zrobił i wyszedł. Odpudełkowanie bagna. A czy wiecie, jak jeszcze któryś tam z nich siedzi? Ci wiedźmini, to oni już wyruszyli? Oni od razu, panieneczko, jak tylko przyszli tam do Cintryjczyków. Czyli przetrą nam drogę, to dobrze, to dobrze. Ale musimy się trochę pospieszyć, musimy w pełni wypocząć. Nie wiem, co tam w tej wiedźmińskiej krwi płynie, ale na pewno kiedyś się męczą i sami będą musieli iść w sen. Mówią, że wiedźmini to dzieci porywają. Mówi takim konspiracyjnym tonem. Też tak słyszałam. Potem im szaleju zadają i one też się zmieniają w takich mutantów. Wiedźmaków. O. Utrafił. Ale utrafił. I kury się nie niosą, jak taki wiedźmak spojrzy. Najgorzej, nie? No. Brak jajków to źle dla wsi. Chyba wiemy, nie? Trzeba się przygotować. Przede wszystkim myślę, potrzebujemy pełnego snu, wypoczynku. O, tak, sen. Arestina, zerknęłaś sobie na tą barierę? Właśnie będę jeszcze musiała. Mhm. To jeżeli podchodzisz, to widzisz, że to jest naprawdę porządna magia. To jest coś, co na pewno nie był w stanie tego zrobić pojedynczy mag, że to musiał być cały zespół z instrumentami, z przygotowaniem, z komponentami i tak dalej. Naprawdę kawał dobrej roboty, solidnej. I kiedy podchodzisz, to widzisz, że faktycznie, kiedy z tej strony od was bezpośrednio można tam przeniknąć. Zresztą na twoich oczach wleciał tam ptak. Od środka nie da się wydostać. Od środka nie da się wydostać, ale do środka można. Pewnie, że się odbił jakiś ptak. Do środka można wlecieć. Z zewnątrz, jak widzieliście, to on leciał wewnątrz i widzieliście tak jakby przez to pole siłowe, nazwijmy to, że on się odbił od tego i odpadł z drugiej strony. Ale przeżył czy nie przeżył? W sensie to było takie psz. No, nie wiesz, nie wiesz tego. Widziałeś, że uderzył i spadł. No, tyle widziałeś. Okej. Czy ja mam tam dostęp do wody jako tako już? Zaczynają już te bagna, czy całość jest odcięta? Myślę, że tu jest na tyle wilgotne, podmokłe. Jeżeli chcesz zaczerpnąć mocy, to oczywiście możesz. Tu jest wszystko na tyle podmokłe, że bez problemu znajdziesz wodę. Dobra. Tego, co widzę tutaj... To ja zgodnie z tym, co jest ta rozpiska, mam 3 punkty magii. I 3 mogę zaczerpnąć w bezpieczny sposób. Więc widzicie, jak Arastina najpierw wyciąga przed siebie rękę tak luźną, tak, i to wygląda trochę jakby różdżką badała, że w pewnym momencie po prostu, jak tak przejeżdża ręką nad powierzchnią, to jeden z ich palców robi tak ty, jak spławik. I szepcze pod nosem. Kłamę, bytłe. Podnoszę. Ja tych kropelek nie podnoszę, ale tak jakbym to robiła. To co widzicie, to faktycznie, że taka mgiełka jakby się unosiła między ziemią, a palcem Arastina, a ty zaczerpujesz jak najbardziej w bezpieczny, powolny sposób, tak jak cię uczyli w szkołach, powolutku. Twoja mistrzyni miała taką metaforę, że magię należy czerpać tak, jak gdyby puszczało się bąka na sali balowej. To znaczy cichutko, spokojnie i tak, żeby inni się nie zorientowali, że to ty. Nie wiem, co to jest, z którym chcę czarować, ale to na pewno nie jest anegdotka, którą chcę się podzielić zresztą drużyny, wiesz? Zdarzyłam, czy nie. To nie jest anegdotka, co opowiadać przy ognisku. A bym chętnie ją usłyszał, ale... Tak, w każdym razie, wiesz co,
co usłyszymy na wyspie, zostaje na wyspie, nie? To nie jest dla uszu bardów, nawet takich jak ty. Więc tak, czerpię sobie mocy z tej. Ja się oddaję spokojnej modlitwie. A ja w międzyczasie korzystam z tego, że już trochę się zakumplowałam z tymi tam żołnierzami, z którymi sobie chwilę porozmawialiśmy. I wiesz, jak to jest, nie? Tutaj gadka, szmatka, idziemy na jakieś tam jakby zaplecze, gdzie trzymają swój skład, OZ do składziku. I pytam się ich, czy by nie pożyczyli jakiegoś sprzętu na te wyprawy, typu jakąś linę, jakieś fajne rzeczy do przeprawy przez bagno. I takie drobne rzeczy, ile mogą dać, tyle biorę. Bez problemu dostajesz jakby to, co tam sobie zażyczyłaś, o tak powiedzmy. No. Doskonale. Z takich praktycznych utensyliów właśnie podróżniczych. A potem machnę sobie jakiegoś tam kielona albo browara, żeby łatwiej się zasnąć można było i oddaję się odpoczynku. Myślę, że browara to tu nie ma, bo wiesz, no jak to transportować. Natomiast... No to kielona, jeszcze lepiej. Gorzałkę na pewno mają, więc... Więc dostajesz. A gorzałka zawsze dobra. Przed snem, szocik i do snu. Ja też mam szocik tylko z wody, nie? Magiczny. Ja jeszcze mam tutaj takie pytanie. Jeżeli tam piszę, że godzinę mam na czerpanie tego takie ekstatu, to ja mogę być do 9? No tak. Dobra, no to fajnie. To... Znaczy, już jestem przygotowana. Słuchaj, zakładając, że będziesz to robiła, wiesz, po prostu w odstępach czasu w nocy, to możesz sobie to nabić na to pełno. No, nad ranem jeszcze przed samą podróżą, nie? Że też jestem w stanie się wymodlić tam. Wymodlić na zaś, nie, to tak nie działa. Nie, ale jakby to jest to samo, Loren, do ciebie to dotyczy. Jakby kosztem snu, jeżeli poświęcisz się modlitwie, tak, to poświęcam. Oczywiście możesz sobie tam nabić ten pasek, nie? Do naszych widzów to jest magia została napisana na potrzeby Wiedźmina, także to nie jest wesonowa magia. Okej, i tak jak przygotowujecie się w różny sposób, jedni modląc się, inni czerpiąc moc, inni jeszcze szukając inspiracji do nowych ballad albo naciągając biednych wojaków na sprzęt, spędzacie tę noc i szykujecie się do wyprawy. O świcie wkraczacie na Izgit. I ja jeszcze bym chciała przed tym tak zabrać takie pierdoły do podręcznej jakiejś torby. Coś tam, bandaż, coś na truciznę, coś... Takie podstawowe rzeczy, nie? Mhm. Coś tam, żeby szukać. Loren, to jak ja zobaczyłam, ile ty masz sprzętu do leczenia, to ja tak patrzyłam, tak wiesz, tak trochę, bo ty jesteś młoda, nie? Taką mówię, tak to pokażę. Ach, moja droga. To się przyda. Bo tego to wieki nie widziałam. To też się przyda. To weź. Zmieściło się do torby? Może kupimy jeszcze? Takie małe przepakowanie zrobimy. Ja z taką torbą. To weźmy tego osiołka. Bardowego. Bardzo wiosiak. Nie wiem, czy on przy tej ilości bagaży to czy nie poszedłby na dno od razu. To bagno mogłoby wylać. Jaki? Krnąbrny osiołek jest taki. Jak na osiołka jeszcze krnąbrniejszy. Krnąbrniejszy. Najkrnąbniejszy osiołek. Krnąbrnus się nazywa, nie? Krnąbrnus, najkrnąbrnus. Ja tam słyszałam, jak ty do niego szepczesz. Krnąbrnus, najkrnąbrniejszy osiołek na Królestwo Północy, tak. Dokładnie. Mnie to brzmi. Brzmi dumnie. Prawie jak płotka. Co? Nie kojarzę. To jest moment, kiedy Karol Zrywi nie jest jeszcze sławny. Ja wiem, ale tak mówię, wiesz, poza w ogóle... Krąbrnuś z Samarii już tak. Może nigdy nie będzie. Płodzisz po tej wyprawie. Krąbrnuś z Samarii do płotka z Rivi. Jesteśmy już po przerwie. Sorry, że tak długo to trwało, moi drodzy, ale tak to jest, jak się zbierze więcej niż jedna osoba w jednym miejscu, która akurat bierze kredyt i zaczną sobie porównywać te wszystkie swoje perypetie. Moja stopa procentowa jest większa od twojej. Tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, co robi imaginarium w trakcie przerwy, to porównuję sobie stopy. Stopkarze lubią to.
Tak jest. Słuchajcie, przed przerwą skończyliśmy na tym, jak to nasza kompania, nasza Hansa wyrusza na błotniaka, na Izgit, przyjąwszy wcześniej ofertę Redenczyków. I rozumiem, że jakiś glejt też dostaliśmy, tak? Oczywiście, dostaliście dokument potwierdzający to, że wy działacie, taki trochę list kaperski, że działacie w imieniu i na poczet Królestwa Temerii, Redanii. Będziemy potworą z bagiem pokazywać. Arastina komentuje, kiedy widzi Rowan wpatrującą się w ten dokument. I przechodzicie przez tę barierę. Potem przykleimy na meteoryt i nikt nie weźmie. A ja mam jeszcze jedno pytanie, nim tam wejdziemy. Mhm. Już takie do ciebie. Czy ja wiem, jak mamy stamtąd wrócić? To się stamtąd wypuści? Wypuść. Przy podpisaniu tej umowy, tego kontraktu, mieliście powiedzieć, że kiedy będziecie na tyle blisko, żeby się wydostać, to oni mają sposób, żeby was wypuścić. Są do tego urządzenia magiczne po prostu. Dobrze. I nawet jeżeli będzie za nami biegło stado troli, tak? Wtedy nie zobaczymy coś takiego. To działa tak. Żeby zabezpieczyć ten meteoryt, bo w sumie nie zabezpieczyliśmy. Chodzi o to, żeby właśnie tam dotrzeć, wyczyścić teren i wyczyścić po drodze po prostu dojście, tak żeby bezpiecznie mogli tam robotnicy wejść i nie zostać zażarci po drodze, nie? Natomiast... To jest niemożliwe, ale... To jest zadanie jest jakby tak całkowicie, bo jakby te potwory się poruszają, prawda? I, właśnie. No ale cóż, takie jest wasze zadanie. Takie jest wasze zadanie. Natomiast jeżeli chodzi technicznie o to otwarcie bariery, zaklęcie jest, te utensylia, które oni to mają, te instrumenty są zestrojone z wami. Z waszymi osobami. Okej. Fajne. Kiedy przechodzicie, czujecie takie ciepło, takie jakby jak przechodzicie, to tak jakbyście przez tafle bardzo ciepłej wody przeszli. Jest takie uczucie, chociaż nie jesteście mokrzy. O, ale dziwne uczucie. Co to było? Magia. I ty tak z tym musisz na co dzień? Ja pierdzielę. Co jest? Dlatego taka sukowata została jeszcze sama. Kiedy przeszliście... Coś mówiłeś? Słuchajcie, dwie rzeczy są bardzo, bardzo szybko rzucają właśnie w oczy. Kiedy przeszliście przez te tafle, po pierwsze, kiedy się obejrzycie, to widzicie obozowisko, ale nie widzicie w nim żadnych ludzi. A po drugie, kiedy weszliście tutaj, to tutaj przy tej tafli widzicie dwóch mężczyzn, którzy tam obmacują. I tu tak jakby chcieli się wydostać w ogóle. Przesuwają się i szukają jakiegokolwiek punktu, macając ją rękoma. Może tu. Weź to, sprawdź jeszcze. No przecież musi być jakiś sposób. Idąc za ich śladem, sprawdzam, czy ja mogę przejść z powrotem. Nie. Tylko ręką. Ty, no zamknęli nas. Albo zrobimy, albo nie wrócimy. Oni mają wytłumaczyć, oni was wypuszczą, jak wrócicie. No. To nie tak, że cały czas możecie przejść, to po prostu cała... Ja wiem, spokojnie. Znaczy, ma się robić wesoło. Ale niepokój wzrósł. Kiedy wchodzicie... O, moi ściewy, nie możecie nas wypuścić? No nie, znaczy, my też nie możemy wyjść. Zadanie było jasne. Jakie zadanie? Myśmy tylko... A to wy tutejsi? A gdzie tam? Drogę żeśmy wyprostowali przez bagnisko. Jak to się zaczęło? No. Wskażecie nam tę drogę? Przodem. No, myśmy szli akurat wzdłuż Jarogi. O, tam mój. Wskazuję na azymut. Idźcie przodem, was później wypuścimy. Ale gdzie? Na bagno mam iść? No tak. Po co? No tam takie jedno zadanko mamy, ale skoro wy znacie bezpieczną drogę, no to chyba szybciej nam zejdzie, co nie? Bezpieczno? Renty oferują. Panieneczko, jako bezpieczno. Co byśmy się tam napatrzyli? O, ja tam na pewno nie wejdę. Cóż takiego? Jakieś upiry.
To chyba mało skuteczne, skoro strzały tutaj stoicie. No. Kiwa głową. Nie ma się czego bać. Idźcie za tym. Panie Neczko, nie, za nic wciecie. Za nic wciecie, tam nie pójdziemy. Spokojnie. Macie mój miecz. Aby nie w plecach. Albo w brzuchu. Oni, kiedy widzą, że im nie pomożecie, mężczyźni ubrani są w proste szaty, ale nie to, że chłopskie, takie oberwane. To jest jakiś rodzaj takiego chudopachołka. Wracają do obmacywania tej tafli. Jak z nami pójdziecie, to prędzej tędy wyjdziecie. Taka. I zapłata. Darmowa porada. Dawaj na manipulację. Okej. Okay. Znowu trzy? No, dzik. Tak. Okay. Panie, ale... Teraz siedmioma kości. Co my tam zrobimy? Jak nam wylezie jakie straszydło. To co ja? Schowacie się za Rowan. Oni tak patrzą po sobie, patrzą na was. Patrzą na Rowan. Patrzą na Rowan. I ruszają bardzo powoli. Tak naprawdę na azymut, tak jak pokazali wam skąd przyszli, to tam ruszają bardzo powoli. Ostrożnie stawiając kroki. I tam jest ścieżka pomiędzy. To nie jest tak, że tam wiecie, wchodzicie między kałuże od razu, nie? Jest wyraźnie ścieżka, aczkolwiek już wokół, tu i ówdzie widzicie wyraźnie podmokłe miejsca, tam gdzie już można się skąpać. Oni ruszają i bardzo szybko nikną wam między drzewami. Może tutaj przyspieszmy, bo możemy przecież ich spuścić z oczu, bo zaraz ich coś tam capnie i nie będziemy nawet wiedzieć co. A może damy im coś do poniesienia? Mamy dużo chcesz rzeczy. Stracić? No nie, ale chcecie się nosić. No. Ja chcę trzymać swoje. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony okej, tak. Tam ma trochę racji. Będziemy wtedy bardziej zwinni. No. I tak nie będą walczyć. Ja też nie. Dlatego pilnuję swoje lutni. Nie no, ja pilnuję lutni, tak? No. Drogi Kajetanie, widzę, że teraz nie masz jednego osiołka. Masz dwa. No, nie tak knobrne jak knobrnuś, ale i też ci mogą przyjść. Mówmy się, że nie ja możesz na nich też jechać, ale... Akurat ja nie mam ochoty, ale widzę, że nasza piękna czarodziejka tak inaczej patrzy na te osiołki. Mm. No tak. Osiołki. Ja na pewno jej nie oddam swoich bagaży. Ja mam same potrzebne rzeczy też, nam, także... No, sakwa jest bezpieczna tylko przy mnie. Ja też czuję... Wolę mieć pod ręką. Przed wami, blisko w tym gąszczu, ale... I dobrze, Loren, tak daleko zajdziesz. Przed blisko, ale już tak, że ich nie widzicie. Słyszycie takie... Mówiłam! U kogoś bardzo no wraca dźwięk. Co łagie. No to co? I momentalnie widzicie bardzo szybko, tak jak w tamtym stronie szli bardzo powoli, tak widzicie z powrotem przerażoną twarz jednego z nich. Panie Neczko, ratujcie, ratujcie, to ucapiło Rajka. Rajko, ucapion. Idę w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co tam oni nawijali. A ja mijając Kajetana jeszcze dorzucę, no to tyle, jeżeli chodzi o osoby do noszenia swojego bagażu. Mhm. Idę w tamtą stronę. Słuchajcie. Też idę, ale za dziewczynami. I kiedy on wskazuje wam gdzie, widzicie, że ten Rajko wygląda tak, jakby wisiał na drzewie. Przywierając tak naprawdę całym sobą plecami do kory tego drzewa, do góry nogami wisi.
a z jego ciała zwisają dwie ogromne pijawki, które teraz wyraźnie widzicie te ruchy, jak one pompują, ssą tą krew. I to nie jest tak, że one go tam trzymają przy tym drzewie, natomiast on w jakiś sposób wisi przy tym drzewie do góry nogami. No, czyli Siemko miał jednak rację. Są tutaj pijawki. A nie wierzyliśmy. Lepiej, żeby mamonów też nie było. Znaczy, żeby mamonów nie było, no bo mówił, że mają być. Czarki. Czy widać jakby ten mężczyzna jeszcze żył? Tak. Okej. Okay. On jest nieprzytomny, ale ewidentnie żywy. On się, wiesz, widzisz, że oddycha, widzisz, że porusza się. On wisi jakby na jakiejś linie? Jakby jest wisielcem? Czy? Nie. Weź, odtrąć te pijawy może? Masz ostrą końcówkę miecza? Myślę, że tak. Spróbuję nadźgnąć na miecz jedną z nich, tak mniej więcej w połowie cielska i delikatnie wyszarpnąć. Znaczy delikatnie wyszarpnąć. Delikatnie się nie da, ale wyszarpujesz. One ręki nie wciągają, one są do tułowia przyczepione, tak? Tak. Okay. I widzisz jak ten, jak oderwałaś, to tam została normalnie taka okrągła ranka w tym miejscu, z której teraz cieknie krew. Ale to nie było, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, wiesz, one się nie bronią aktywnie. Okej, okay. Ale są ogromne. Chcę przy okazji pociachać tę pijawkę, żeby ona na nas nie weszła. Jasne. I to samo robię z drugą. Mhm. Bez problemu. Tak jak mówię, to bądź co bądź, to są wielkie robale po prostu. Natomiast no, przez wielkie rozumiem, tak jak normalna pijawka ma, nie wiem, tam kilka centymetrów, tak to waży z 1,5 kilo. To jest wielkości kota. I oderwałaś obie, ale mężczyzna wisi. Kiedy się przyglądacie, widzicie, że z tyłu to wygląda tak, jakby z tej kury były jakby takie przyssawki, coś takiego jak spód tej ośmiornicy, takie przyssawki, do których on jest przyssany właśnie. Czy jest jakby one są na tyle duże, żeby mogła tak po prostu przeciąć to mieczem? Nie. Dużo bardzo małych. Wy tutaj na bagna chodzicie, co to jest, jak się tego pozbyć? Panieneczko, pierwszy raz, my pierwszy raz. Bokowie, rajko. Chwytam tego całego rajko oburącz i staram się go wyrwać stamtąd. No to dawaj na... Co jest w tym? Might czy force? Force. Force. Use the force, Rowan. Też 3. Co wy macie za rzuty? Wiesz co, 7 albo 8 na tym, na... Akurat ja miałem na 8, czy na 7. Na 7, a poprzedni miałem na 5 niby, więc... Słuchaj, odrywasz go bez problemu, znaczy bez problemu, no nie to, że bez problemu, ale widzicie jak Rowan napina się i zrywa tego mężczyznę. On spada, ale widzisz znowu na plecach szereg ranek. On jak odrywa się od tego drzewa, to przytomnieje. I żałośnie jęczy, natomiast to drzewo, widzisz tam ruch, te przyssawki tu zafalowały. I widzisz jakby z takim, wiesz, jakby jeszcze w pierwszej chwili chciały go złapać, dogonić. Mamy jakąś pochodnię? Czy one tam się chowają w jakieś dziupli albo coś? Nie. Mamy jakąś pochodnię albo coś w stylu? Macie? Zgam to mieczem. No pochodnia mogłaby się przydać. To reaguje. No, mamy. Na pewno mamy kilka pochodni, ja na pewno załatwiłam. Ja bym chciał odpalić i przyłożyć do tego, żeby to spróbować zjarać. Mhm. I to, słuchaj, widzicie jak, no to jest drzewo, to jest wryte. Natomiast te, jakby ta część, gdzie przykładasz pochodnie, na początku, w ramach oczywiście, tak jak jest ograniczona sprężystością, stara się uniknąć, wycofać, no ale w końcu oczywiście to robisz, ono staje w płomieniach. To jest jakieś żywe drzewo? Żywe. Żadne z was nie widziało nic takiego. Czarkiem ja to dźgam ogólnie mieczem. No, te ssawki. Wiesz co, to jest jak miękka kora młodego drzewa. Mhm. To nie reaguje, jakby po tym jak już zostało podpalone, to wiesz, no jakby to nie jest tak, że ono wyciąga korzenie i zaczyna uciekać, nie?
Ale w ramach tej, jakby w ramach swojej istoty, to się jest, tak wyglądało, jakby chciał być jak najdalej od tego płomienia. Staje w płomieniach i przestaje się ruszać. Przestaje, nie widzicie żadnej aktywności tych ssawek. Ja ogarniam trochę mężczyznę. Słuchaj, on jest przede wszystkim przerażony. Te jego rany nie, to nie są duże rany. On wygląda tak, jakby ktoś postawił mu bańki na plecach i zapomniał. Mhm. Mamy takie ślady, takie sińce po prostu okrągłe. Tam drobne ranki po środku, tak jakby w ramach tego przyssania coś się wgryzło w środek. Ale no poza tym to widać, nic nie jest. Czyli nie widać tam, że to może trucizna, nic z tych rzeczy? Tak na oko to nie. Okej. Okay. Pytam go, jak zostali zaatakowani. Jak wyglądała sytuacja? Panieczko, no szłem, a potem to mnie wciągło. Dziękuję za te liczne szczegóły. Jako żywo, panieneczko, jako żywo. Szedł, a później wisiał. Co się dzieje na tych bagnach, Matko Boska? Tam go... Jak coś trzeba, to trochę tam go... Ludzie chodzą i ich wciąga. Co za bagno? Panieneczko, my możemy... Tam poczekamy. Mówi ten, który przed chwilą wisiał. Jak wróci ta, to będziemy czekać i możemy uważać coś. Nie pić. To tak. Pogwizdchono. I oni tak, ten, który po was przybiegł, wraz z tymi znakami na plecach, powoli przemykają się z powrotem w kierunku bariery, tam gdzie ich spotkaliście. No nic tu po nich. Nie mieliby szans. Przynajmniej przyczyniliśmy się do jakiegoś dobra. Kajeta, możesz jakąś baladę o tym później napisać. Na pijawkach, co lubi, o drzewach, co lubią ssać ludzi. Mhm. Można? Myślę, że po paru szatach niektórym by się to mogło spodobać całkiem. Jak dobrze nie, tak, nie takie rzeczy ludzie słuchają. Mhm. Jak dobrze zarymujesz, myślę, to ludzie wszystko kupią. Zanotuję. Nie no, wszystko nie, tylko najwyższą sztukę, a ja taką właśnie tworzę, więc... Dziękuję za inspirację. Dobry to był pomysł, żeby wyruszyć na tę wyprawę. Mam nadzieję, że będę zdolny sporządzić parę arcydzieł po powrocie, no ale najpierw muszę powrócić. O co mam nadzieję panienka Rowan mi umożliwi. Oczywiście, wyobraź sobie, ty wielki Kajetan, znany poeta i bard, występuje przed licznymi słuchaczami z całą jakby... Jak wy to mówicie? Nie wiem. To już wiem. Przed wieloma występowałem królami. Ale wiesz, botami. Takie pieśni, które są opisem tylko tej jednej konkretnej przygody, na której byłeś, ponieważ właśnie tyle dostarczymy ci. No jeżeli tylko ja bym mógł ją śpiewać. I tylko ja to na godzinkę. Nie? Tak. No. Po kolei jak to są. Można trendę bym sobie załatwił lepszą. Ma to sens. Tak, pozwoliłbym innym śpiewać moją balladę i wtedy mogliby mi płacić za to procentem dachu. Tantiemy. O, ta tantiemy, tak, to jest dobra nazwa. Ta, bo jemy, nie? Tantiemy. Ludzie to chwycą. Ludzie to chwycą, na pewno. Tak. Siedzenie w księgach opłacało się, dlatego właśnie... Ta, jemy. Ja to bym była ciekawa. Mogłabym coś posłuchać twojego autorstwa. Właśnie teraz. Weź nam przygraj teraz coś, a my pójdziemy dalej. Teraz to jestem tylko do chłonienia dzieł, a nie... Znaczy do chłonienia inspiracji. Nie będę was rozpraszał. Wszakże... No, ale
Ale przecież wszystkie strzygi wszakże moje dzieła są tak wybitne, nie chcę, żeby... No, oczywistym jest, że jak zacznę śpiewać i przygrywać tutaj, to po pierwsze mogłybyście stracić czujność, a tu jest ważna czujność, żeby przejść na bagnach. Po drugie, no, każdemu się moje dzieła, moje występy mogły spodobać, nawet tym paskudnym potworom, które są na bagnach, więc... No to może lepiej ich nie ściągać. Na koniec wyprawy przy ognisku. Zaśpiewasz. Może. Zobaczymy. Z bardem tylko po to, żeby nie wysłuchać żadnej pieśni i iść ciszy. Dokładnie o tym myślałam, kiedy to wybieraliśmy. To jest dobry pomysł. Mówię, nie ma sensu co potworów ściągać, wszakże i tak na nie trafimy prędzej czy później. A nie liczyłam, ma sensu. Liczyłam, że je wypłoszysz. Wypłoszyć. Ale słuchaj, skoro my stracimy czujność, słuchając twoich balad, to równie dobrze i te potwory mogą stracić czujność. No. Albo mogą się zlecieć na występ i wtedy no. I wtedy Roland weźmie je z zaskoczenia. O tak. A będą słuchały? Wiesz co, ja słyszałam, że trolle bagienne mają bardzo zły gust muzyczny. Bagienne? Słyszałam o skalnych, ale o bagiennych? Wiesz, poza tym, dlaczego zły gust? Przepraszam bardzo, jak zły gust? Na że nie spodoba im się twoja pieśń i będą uciekać. No, ale jakby były za nami i uciekały, no to mogłyby nas staranować. To nie. Nie mogę was narazić na takie niebezpieczeństwo, nie mogę być samolubny. Pomyślisz jak na Barda. Słyszycie dźwięk łamanych gałęzi, tak jak gdyby coś lub ktoś przeciskał się przez krzaki w waszym kierunku, to się zbliża. O. Za późno. I to jest bardzo szybko i bardzo szybko, to nie to, że coś biegnie, nie? Ale zbliża się ten dźwięk, trochę chlupot, tak jak gdyby co jakiś czas wpadła noga w kałużę, trochę łamane gałęzie i wchodzi facet z pomiędzy drzew. Mężczyzna jest bardzo dużej budowy, ma na sobie elementy zbroi, ale też w dużej mierze odsłonięty jest ten tors. Ma jakieś tam naramienniki, jakieś pasy ukośne. Ma też na tym torsie ewidentnie ślady po wyrwanych po prostu pijawkach. Jest też cały ścięty przez komary. Twarz jego kryje się częściowo za ogromnym wąsem. A dołącza do niego zaraz za nim jeszcze dwóch mężczyzn. W podobnym oprzyrządowaniu. Kiedy wychodzą na to, to jest takie... O! Wy kto? A my to my. A ty? Ja... I to ty? To ja. To dobrze, że ty to ty. Drogi panie, myślałam, że to jakieś zagrożenie. Nie. Które tutaj liczę, czekają nas na tych barnach. A widzę, że kolejny człowiek. Jestem Bocholt. A my jesteśmy rębacze. Musieliście słyszeć. Tak. Słynny rębacze. Tak. Zarąbaliście już coś? O. Pijawki na przykład jakieś? Tak. Tego co widzę? Pijawek. Kilka. Ale co wy tu robicie? Przechadzamy się. Bo tak, spacer taki sobie zrobiliśmy. I w końcu do tego służą bagna, prawda? Obok jakby jesteś w takiej odległości od tej bariery, że jeszcze ją widać, nie? I teraz jak patrzą na siebie, tak... Nie, znowu idziemy w kółko. Przejucha. Zawsze można zwiększyć wielkość kółka. Ty powiedziałeś, że co? Straciliście orientację? Zgubiliście się? Kurwa, no weź tu się rozeznaj, panieneczko. Znaczy, mościa pani. Bagna. I jeszcze trochę więcej bagien. Oczywiście, to można się zgubić. Wsiucha. Kiedy wyruszyliście? Wczoraj. I dotarliście. Wskazuję na tą barierę i wróciliście do punktu wyjścia. Gdzie weszliście? Picie. Gdzie weszliście? Przy którym obozie? Redańskim. Aha. No wy?
My weszliśmy przed Cintrejskim, co znaczy, że poszliśmy wzdłuż krawędzi. Natknęliście się na coś jeszcze poza tymi pijawkami? Nie, parę utopców, nic o czym warto wspominać. A jakieś mamuny? To kurwa jest mamon. Czyli nie ma. To no, dobrze. Uważajcie na drzewa. Tutaj są takie... no... Takie, które lubią się przystać do człowieka. O! Tak. Jak baby. Też się lubią przystać do człowieka. Czy do faceta. Czy baby do baby też się mogą przystać. A meteoryt widzieliście? No, byśmy widzieli, to już byśmy się cieszyli z tej bariery, co? Albo nie żyli. Nie, dobra, to nie tu. No. W drogę. Droga czarodziejko. Znasz sobie drogę, co? Arastina. Takie pytanie, a ty nie znasz się może na tych gwiazdach? Może gwiazdy jakoś kierunek wskażą? W międzyczasie, jak Kajetan podejmie temat, oni tylko machają wam rękoma. O, powodzenia. Abyście przeżyli. I skręcają o 90 stopni. Tak jak na was wypadli, to skręcają mniej więcej na zewnątrz, patrząc na barierę w stronę środka bagna i ruszają. Mhm. Dobra, a jeszcze takie pytanie. Czy my byliśmy, było widać mniej więcej cokolwiek, co by wskazało, gdzie ten meteoryt spadł? Tak. Jest takie wielkie i widać, czy tak sobie idziemy i zobaczymy, co... Nie, no jak cokolwiek, oni wam powiedzieli, na tym odchodnym, że... Gdzieś na bagnach. Oni oszacowali to, jakby gdzie to mogło być i że mniej więcej po środku tej sfery, dlatego tak ją zrobili, a nie inaczej, że mniej więcej po środku powinno to być, ale to jest mniej więcej. Oni tam duża nie... jest ogólnie ta sfera? Mamy dzień, to na razie... 12 kilometrów średnicy. 12? Kilkanaście. 12? Mamy coś, czym możemy zaznaczyć linę. No. Ale nie ona wiem, się skończy szybko. Nie linę. Może nawet tak, wiesz, cokolwiek, żeby na drzewach jakoś ten, nie? Tak jak idziemy, to cukierki. Żeby co jakiś czas było widać, nie? Albo nie wiem, czy Arestina jakieś... Arestina, ty zaklęcie. Czujesz jakby magicznie ten meteor? To jest dobre pytanie i... Myślę, że wiesz co, to jest na tyle... Ale nie odpowiem ci na nie. On na tyle ingeruje w pole siłowe, również pole magiczne, które ma z magnetyzmem dużo wspólnego, że na swój sposób możesz go czuć, tak. Dobra. A Rowan, moja droga, jeżeli zamknę oczy, tak jak teraz, to jedu z zamkniętymi oczami. To mnie nie widać. Tak jak teraz. Jestem niewidzialna. I plum, znikam. Nie, i już... Kiedy zamknę oczy, to wyraźnie wyczuwam obecność meteoru dokładnie w środku tej sfery. I bazując na tym, moglibyśmy iść przez siebie, ale jak widzisz, droga przez te bagna jest kręta. I idąc przez siebie, szybko byśmy potonęli. Więc nie dziwię się, że oni się pogubili. Zresztą. Jasne, ale będziemy musieli to sprawdzić, bo może jeżeli zbliżymy się do tego meteoru, to będziesz czuła go wyraźniej. Przynajmniej będziemy mieć pewność, że idziemy w dobrą stronę. Naturalnie. Jeszcze, czy te moje iluzje są trwałe? Na ile trwałe? Bo zastanawiam się, jeżeli mogłabym coś w tym momencie wyczarować, to czy jeżeli wrócimy tutaj za, powiedzmy, dobę, to coś może ciągle tutaj być to i znaczyć utrzymanie iluzji będzie ci kosztowało punkty magii. To zależy od tego, jak długo ty będziesz się koncentrować na tym i tak dalej. No, czyli nie, to odpada. Nie, to nie działa tak, że zrobisz iluzję, zostawisz ją i ona już będzie, nie? No, to musiałam się upewnić. Więc... Nie musimy kierować się tyle co gwiazdami, a moimi odczuciami. No właśnie, czy ja cokolwiek czuję? W sumie... Nie wiem, czujesz? Czy tylko...
Właśnie też nie wiem. Myślę, że jesteś wrażliwa też na magię, bo bądź co magia kapłańska jest rodzajem magii, choć trochę innym. Tak. Myślę, że tak, że wibracje mocy czujesz, młoda padawanko. Czujesz to? Lore, czujesz to, tą wibrację? Tak, to czuję tą wibrację. Od środka tej sfery? Tak, z wymawianiem tych zaklęć. Mocno ingeruje w nasze, powiedziałabym, pole. Jeżeli zrobisz 3 kroki naprzód, poczujesz ją silnie. Co będzie, jeżeli zrobisz 10? Nie wiem. Chcesz sprawdzić? Wiesz, tam akurat za 9 jest kałuża, więc... To jest takie podpuszczenie. Loren idzie, ale pamiętaj, krocz z zamkniętymi oczami, by wyczuć lepiej te wibracje. No to będzie mniej osób do podziału. Ale dzięki temu przynajmniej wiemy, w którą stronę możemy iść. Prawo, tak, prawo? Rozumiem, że tak samo czujemy barierę, nie? Mhm. Ale dobra, to jest to dużo mniejsza ingerencja w pole niż ten meteoryt. On jest naprawdę bardzo mocno zachwiał. To jest lepsze, nie? Na przykład rębaczy mamy bardziej lepszą dzięki temu orientację w jakim kierunku. Jak najbardziej. Co się dzieje. Jak najbardziej. Ten wskazuje na ścieżkę. Rozmywawczo patrząc na Loren. Ja kiwam głową. I idziemy... Oczywiście omijając bagniska w kierunku kałuży. Ja oczywiście mieć już mam przygotowane w razie jakby coś nagle na nas wyskoczyło, żeby chronić nasze niewiasty. I Barda. I Bard. Słuchajcie, ruszacie. To tak naprawdę, no tak jak powiedziała to Arastina, że to tu nie da się iść prosto. Tu nie ma czegoś takiego. Tutaj idziecie tak jak idą te małe groble, które się naturalnie wytwarzają. I po drodze przechodząc, kilka razy natrafiacie owszem na obecność potworów. A to nie jest tak, że one was atakują, że widzicie je blisko, natomiast widzicie je. Gdzieś w oddali zamajaczyła wam sylwetka, którą od razu Loren i Arastina rozpoznały jako utopca. Gdzieś w międzyczasie, ale tak już tak na tyle daleko, że was nie atakował, widzieliście, że rośnie archespor, czyli taki agresywny, drapieżny kwiat wielkości małego domu. I cóż, przechodzicie stopniowo, widząc też, że są tutaj ślady obecności człowieka. Bo na to jesteście przygotowani i to wiedzieliście, że na bagnach są wioski i tutaj żyli ludzie. Oczywiście bardzo specyficzni ludzie i troszeczkę wyalienowani, ale owszem, żyli tu. Tną was niemiłosiernie komary. Pijawki, komary, nie wiadomo, czy przeżyjemy. Kiedy... Ja wygrzebuję coś z torby i zaczynam się smarować. Myślę, że masz. Ja staram się wytrzymać to, jak jakiś. Jak się usmaruje, to daje resztę. Goździki? O, przydadzą się. Jak wpada pod płytówkę, to wiesz, to tam słyszysz. Tak. Jak się obija, nie? W tej barierze to musi być. Bum, 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 bum. Tak, bo one są tak wielkie tutaj, że puka od środka, nie? Słuchajcie, docieracie do wioski, do zamieszkałej wioski, która jest przytulona na takiej większej nieco części, nie nazwę tego suchym gruntem, ale takim, który nie jest ewidentnie wodą. Stoi tutaj dosłownie kilka pojedynczych chat na takich palach podwyższonych i kręcą się ludzie. Ale pojedynczy, wieśniacy mają skórzane takie przyodziewy, kożuchy. Ubrań są bardzo praktycznie i bardzo prosto. I kiedy was widzą, o! Patrz, tano, goście! Do babki? Nie, do tego, co tam spadło. Trochę dalej. Co spadło? Komu spadło? Na mnie? No z nieba spadło. Aaaa!
Wiecie to, którędy? Ta, mój panieneczko. Świecący. To, tak, tak, bogi spuścili. Bogi? Jakie bogi? No, wieczny ogień, panie. Miałoby się mu... Wieczny ogień z nieba. Zajdźcie tam do babki, babka wam powie. To może na powrocie, najpierw chcemy to zobaczyć. No, no to będzie tam i o, to znajdziecie, bo tam pokład, bo kawał lasu, panie. Kawał lasu, czyli co, cały czas prosto tędy? No, no tam mój. Pokazuję, na zamudciu pokazuję palcem, no tam mój. Znajdzie to, tam kawał lasu leży. Dzięki ci, panie. O, panie, słyszałeś? Wyprostował się, urósł trochę. I dzień od razu lepszy. Mhm. Wiecie, ja bym się tu nie zatrzymywała. Idziemy. No idziemy, idziemy. Ale chciałbym, żebyście sobie rzucili na vigilance, na czujność. Bardziej taka spostrzegawczość. Inicjatywa. Nie. Jeden. Ja mam sukces. Okej, okay, słuchaj, to zauważa, że ten mężczyzna, który z wami rozmawia, ma do szyi przyczepioną pijawkę. Nie taką wielką jak tam. Ale ja mam dwa sukcesy. Dobra, okej. Okay. Zobaczę więcej niż pijawkę. Słuchaj, widzisz te pijawki? One nie są takie wielkie jak tamte, które były do tamtego mężczyzny przysane, ale one wyglądają tak samo, tylko jak mniejsze kopie, nie? Ma dwie, jedną do szyi, drugą gdzieś tam na karku pod włosami, widzisz? I w międzyczasie on gdzieś tam ich dotknął i kompletnie nic z tego nie robi. Są żyjące takie naprawdę? Tak. Przestawione ma te pijawki? Ma, znaczy przestawione, no przesane, nie wiesz. On ma na szyi, tak? Może jest chory. Przyczepione, tak? Do, są przy szyi. Zwisają... Ale jedna czy więcej? Jedna na szyi, tak? To co ty zobaczyłeś to jedna, a Restina zobaczyła, że jeszcze jedną ma gdzieś tam na karku pod włosami. Wiesz co, to ja tą jedną co widzę tak... Przepraszam, coś się pan tam no, przyczepiło. No. Jak wyciągasz rękę, to... No. Gdzie? No, coś się panu przykleiło. To przyczepiło tam. Nie nada, nie lza panie. Dlaczego no? Wycofał się krok i odwrócił tak, żeby jakby osłonić sobą te pijawki. To nie lza, to nasze rzeczy. No ale... Czym to? To one jakieś dobre są? A ta, dobre. Co robią? Leczo. Leczo? A to taki z kowiru, taki posiłek leczo. Idź ta do babki, tak? Babka wszystko wytłumaczy. To nasza babka takie rządy zaprowadziła, a wcześniej babki babka. Mhm. My tu chyba nie jesteśmy... Babki babka też ta leczyła, tak? Czy nie? A chyba tak. Tylko my tutaj nie jesteśmy, żeby rozmawiać o pijawkach z bagna, tylko żeby znaleźć meteoryt, więc... Na powrocie na pewno tak. Zajdziemy do babki. Tak. Zajdź tak. Puszczam. Będziemy mieć tak wiele puszczam oczko do dziewczyn. Zajdź ta, panie Neczki, koniecznie. My gościom radzi. Dziękujemy. No, i na nietoperze uważaj ta. I komary. Nietoperze? A tak, są nietoperze. Dużo ich? O, panieneczku, zatrzęsienie. Jakieś rady? Jak się odpędzić od nich? Na nietoperze? Aha. No, ręcami. Ręcami, dobra. Pochodnia? O, to jeszcze lepiej. A te no, czesnki czy czaszki, jak to tam? Tego u nas nie ma. Nie ma. Drewno macie ociosane? Czy nie macie drewna ociosanego? No. Drewno na bagnach. Tam i schnie.
No. Widzisz, że faktycznie oni mają tam drewno, tylko że no, specyfika bagna jest taka, że to drewno się nie nadaje do palenia, tylko musi odleżeć, a tu jest wszystko wilgotne, więc to schnie i schnie. Schnie po wszy... I tak schnie po wszy czasy. Już gotowe, odciesane, a ciągle nie do użytku. No, widzę na horyzoncie ten las, więc myślę, że tam będzie działać las. Wygląda mrocznie. Wygląda, jakby tam coś się miało nas czaić. I wcale nie widać, żeby był jakiś zniszczony, przynajmniej tym wejście do lasu. Ale może to jest lepsze. Wejście do lasu. Wejście do lasu. Jak jest wejście, to się jest wyjście. Wejście, którzy się nie obawiacie. Nie topyrzy. Z błędem. Z podem. Jeszcze przez rzec kropką. Tak. Oczywiście. A przed wejściem stoi Szumowski i zabrania wejścia. No, no tak, więc może grunt będzie tam pewniejszy. Drzewa związały i... Tak tylko mówię. Zawsze możemy zapytać babki. Pewnie wiem wszystko. I jeszcze więcej. My idziemy do niej na powrocie. Teraz chodźmy przed siebie. Tak. Trzeba iść przed siebie. Zdecydowanie. Słuchajcie, ruszacie. Faktycznie tam dalej, tam gdzie są większe zgrupowania drzew, to tam, no cóż, idziecie częściowo po korzeniach po prostu, które tutaj nie muszą głęboko wchodzić w ziemię, więc częściowo tak, jak się mówi, położą się po ziemi, także po prostu po tych korzeniach możecie iść. Można tak mówić. A jak? I o to mi chodziło z pewnością. I kiedy wchodzicie tam w ten gąszcz, to słyszycie takie chdrz, chdrz, chdrz. Dźwięk, jak gdyby ktoś uderzał, o bardziej taki... Odwracam się. To jest przed wami. To jest przed wami dalej. No, patrzę tam. Dlatego dalej. Się odwraca, no. Bo tyłem wszedł tak. Akurat. Słuchajcie, kiedy wchodzicie między te drzewa, po jakimś czasie oczywiście, to nie jest tak, że od razu, trafiacie na grupę ludzi. Oni są częściowo ubrani tak jak ci, których widzieliście, natomiast te ich ubrania są w strzępach. A to, co zauważacie, to to, że oni, każdy z nich ma jakiegoś rodzaju bicz, page, coś takiego i oni sami siebie uderzają w plecy, tak żeby samemu sobie zadawać razy. Te takie wesołki. Mają te stroje mają poszarpane. Widzicie, że tam już krew po prostu leci z nich. Miejscami już są tam pijawki. Tych osób jest kilkanaście. No to podchodzimy i pewnie pytamy, czym się tak umartwiają. Modlim się, panienko. Odpowiada jeden starzec. Ale panie, tam tutaj to jest kapłanka Miltele, ona tak nie wygląda jak się modli. Ona tak trochę lepszym kondycji jest jak się modli. My wam nie mówimy jak się ma tam modlić. Ja tylko mówię, że no po co sobie ból dodawać. Do dwóch naszych bóstw. Do ognia, co zstąpił z nieba i się pojawił. Do wiecznego ognia i do naszej krwawej pani. Krwawej pani? Czy to właśnie ta babka, która tam mieszka? Nie, babka to babka. Bez przesady. No, babka nie jest krwawa. Babka to babka. Krwawa pani to taka wielka pijawka? Nie. Musiałam spróbować. Nie pije. Czym jest krwawa pani zatem? Ona tu rządzi. To jej domena.
A, wy dajecie jej cześć w ten sposób. A tak. I rozumiem, że pijawki są częścią rytuału. Pijawki? Pijawki to przy okazji. Krwawa pani. Lubi. To jej dzieci. Okej. W międzyczasie, jak ten jeden z wam odpowiada, on też czasami się uderza, ale jakby rzadziej, korzystając z tego, że z wami rozmawia, a pozostali dalej jadą. Wpłacają sobie te razy. Okej. Okay. I długo ta krwawa pani jest z wami? Dobry człowieku? Ona tu była zanim my tu przyszli, zanim ojce przyszli. Czyli pradawna? Tak. Albo bardzo stara. Pradawna. A wiecie jakby skąd? Elfia może? Co Elfia? Czy to nie przypadkiem elfie bóstwo? Elfy też wierzą w krwawą panię. Tak. Ale tu elfów nie ma. Mhm. A ty też mi się kojarzy? Coś czytałam? A rzucę na learning. Mhm. Ale to będzie dosyć... Zobacz, no dobra, z takimi rzutami. Słuchaj, ty kojarzysz elfie legendy o niejakiej Gernichorze, która miała być jakoby jakąś, coś ci świta, jakąś szlachcianką, która zakochała się nieszczęśliwie, nie pamiętasz już kim, i została wciągnięta przez bagno, kiedy próbowała uciekać, a już tam została i rządziła tym bagnem. Oczywiście już jako krwawa pani, ale wiesz też, że to jest elfia legenda. Ale to imię, tak, Gernichora, to zapamiętałaś. No dobra. A co wiecie o tym wiecznym ogniu z nieba, dobry człowieku? No, wieczny ogień to wieczny ogień. Ma wielu kapłanów tam. Ale tutaj u nas on się objawił. Spadł z nieba. Las pokład. Widzieliście? No, widzieli, jak przeleciał. No dobra. Ciekawe, tak. Czy coś się wydarzyło oprócz tego, jak spadł, coś nowego? No, to spadł. Pokazuję ci tak na niebo, ewidentnie mam na myśli tą sferę. Mhm. No i paru zginęło. To musi bogi wzięli ofiary. Mhm. Byliście oglądać ten ogień? Chcieli, ale nie dopuszcza. Nie dopuszcza? W jakim sensie? A potwory i inne. Ci, co poszli, nie wracają. Ha. A w którą to stronę? Tam, tak? I wskazuje tę drogę, którą nam tamten wcześniejszy pokazywał. Oni ci wszyscy pokazują, faktycznie to wychodzi tak jakby na środek tej sfery, powiedzmy. Mm-hmm. Ona jest okrągła i mniej więcej w tym kierunku wszyscy wskazują. To tam są różnice, ale niewielkie. Dobra, to chyba, nie wiem, jak nie ma innych pytań, to dziękujemy i idziemy dalej. Życząc owocnych modlitw. Aby pani się spodobało. I ogniowi. Niech wiara, jaka ona nie jest, nas prowadzi. A tak. Ale jakbyście chcieli zmienić to. Jestem w lesie. Też jesteśmy w lesie. Zignorowali cię.
wróci do tego. Wymyśliłam się, ale poczułam potrzebę krzewienia wiary wśród innych wierców. Szczególnie, znaczy, że możemy cię spalić na stosie, a nie, to oni palą na stosie. Szczególnie, że wyglądają, że są tacy obici. I kiedy odchodzicie, to jeszcze przez dłuższy czas słyszycie te głuche. On się zaraz pieprzy, Magda. Kiedy odchodzicie, to jeszcze przez jakiś czas słyszycie te... dobrze, dobrze, populacja lajków rośnie. Patrzcie, jest kot w kadrze. Jest. Moje tylko śpią. Kiedy odchodzicie, słyszycie jeszcze przez dłuższy czas te dźwięki uderzeń. Bez słowa skargi, bez jęków. Mhm. A zatem głębiej w las. Dziwna wiara. Każda wiara jest dziwna w jakiś sposób. Tak. Chodźmy dalej w las. Może postarajmy się za bardzo nie wdawać w dyskusję, bo jak trafimy znowu na takich wyznawców, to być może i oni nie będą sami z siebie chcieli dopuścić nas do tego ich świętego ognia. No ja bym poszedł jednak w las, bo im dalej w las, tym więcej drzew. To też ale mógł. Przede wszystkim bliżej do... Tak, chodźmy do naszego celu. Prosto. Nie musimy się na razie martwić. Idźmy. Jak zapadacie pomiędzy te drzewa, mijając tę grupę flagellantów, nazwijmy ich, to zauważacie w pewnym oddaleniu od tej drogi, którą interpretujecie jako suchą, zauważacie zwłoki. Pierwsze zwłoki, na jakie tutaj trafiliście. Mężczyzna leży na wznak. Przykrywa go w dużej mierze woda. Tak naprawdę widzicie tylko część jego ciała. Ale ewidentnie są u niego rany klatki piersiowej. To widać po prostu z daleka już. No i to ciało aż rusza się od pijawek. Temu chyba już nie pomożemy. Nie. Czy coś się da z tych ran wywnioskować? Musiałabyś podejść z daleka. No tak, z tym zakładem, że podchodzę ostrożnie. Ze sztyletem. Słuchaj, gość ma rozerwaną klatkę piersiową. Czy widać, czy to jest rana kłuta, czy raczej rozszarpana? To wygląda tak, jakby coś wzięło go za tą klatkę i ją po prostu otworzyło sobie. Rozglądam się, czy są jakieś ślady. To jest, wiesz, to jest po środku baknica, to on leży w wodzie, więc no nie. Mężczyzna zastygł w przerażonej, z przerażoną miną. Macie wrażenie, że wy go widzieliście już wcześniej. Kiedy dokładnie? Że widzieliście go w jednym z obozów. Czekaj, taki młody? Nie. Jeżeli masz na myśli cintryjskiego rycerza, to nie jest on. Natomiast ten chłopak zdaje wam się, że mignął wam w temerskim obozie. Ma na sobie zresztą wams w biało-niebieskie pionowe pasy. Temerskim. Pewnie liczą na dożywotnią rentę. I tak właśnie skończył. Tak właśnie kończą temerscy rentierzy. Całe ciało, twarz tego chłopca jest też pokryta tymi pijawkami. Żeby było jasno, że ja nie podchodzę tam do tego ciała. Ja raczej też nie, już i tak mu nie pomożemy. No nie, ja już tylko... Raczej nic mu nie pomoże, chyba że kieszenie przeszukać. W końcu to, co mieliśmy znaleźć po drodze, miało być dla nas. Odpuść, Kajetan. No okej, okay, no. Jakby miał rudę meteorytową, no to już inaczej byś na to patrzył. Być może, ale to przynosi pecha. Wszystko przynosi pecha. Tak naprawdę.
Okej, no ale jak nie, to nie będzie. W takim razie chodźmy poszukać naszego szczęścia. Tam. To jest dobry pomysł. Szczęście się przyda. Zdecydowanie. Panie przodem. Pokazując na Rowan. Ja idę przodem. Mówi się pani przodem. Nie, w tym wypadku pani. Pani. Jesteś pewien, że chcesz iść ostatni? Słuchaj, nie słyszałeś o tych takich różnych potworach, które wciągają tego, co idzie na końcu? Bym musiał stanąć nie na barkach, Rowan, żeby czuć się bezpiecznie. A poza tym ostatni... Zbiję, moje pieszy. Barki są silne. Jeszcze lepiej czegoś nie dowidzisz? Nie będziesz mógł w balladzie zaśpiewać tam z końca? To może po środku będę. Chociaż nie, no jak będę po środku, to Rowan mnie zasłoni. To musiałbym z boku iść, ale jak będę z boku, to będę też mniej bezpieczny. Jezu, te dylematy! Najważniejsze, żebyś szedł po suchym. I no. Uważaj na dokładnie. Ja nie stawiaj stopy. Na drzewa i pijawki. Jezu, mi się ciżemki ubrudziły. Ja mogłem inne buty założyć. No nic, dobra, trudno. Idę tak po środku, z boku, tak, żeby być jak najbliżej Rowan, ale też, żeby nie odwinęła jej się ręka, jak będzie wyciągała miecz, żeby mi nie dać łokciem w zęby. Także... I im bardziej zapuszczacie się w kierunku tego środka, tym to był pierwszy trup z tak rozerwaną klatką i z takimi obrażeniami, ale nie ostatni wcale. Natrafiliście na kilka innych jeszcze. W taki sam sposób, tak? Tak. Podobny, no może nie identyczny, ale podobny. Zawsze to są obrażenia klatki piersiowej. Coś tu ewidentnie grasuje. Ale lepiej miejmy się na baczności, bo chyba nie chcemy skończyć tego. Czy ja może pochodnie znowu zapalę, a ty Rowan, nie wiem, miecz wyciągnij? Miecz wyciągnięty cały czas, nie widzisz? Taki niby jesteś tutaj obserwator, żeby jakieś balady pisać i nawet nie wiesz? Cicho, bo chyba coś usłyszałem. Hajeta. Tak, co słyszałeś? Ze strony, w którą się kierujecie, widzicie, to z daleka widzicie, bo tutaj las nie jest tak gęsty. Tutaj wiecie, jest bardziej taki, że te drzewa zostawiają prześwit na... No widzicie tam, co się dzieje w tej wodzie i tak dalej. Widzicie sylwetkę, ludzką sylwetkę, zbliżającą się do was. Z pomiędzy. Zbrojone? To mężczyzna, człowiek. Hej ho! Tak wołam i macham ręką. Idzie w waszym, witaj. Idzie w waszym kierunku, nie okrzykujecie. I wy poznajecie w nim faktycznie tego młodego rycerza. Tego Cintryjczyka. Przedstawili go wam jako Laszlo. O! Witam! Idzie w waszym kierunku. Z takimi szeroko otwartymi w przerażeniu oczyma. Musiał się chyba wystraszyć. Co tam jest na drodze? Krzyczę do niego. Tam ten... On jest już blisko zupełnie. Ten... No tam spadł ten meteor. Zajęliście już go? Byłem, widziałem. I inni ze mną, ale oni... Wyciągam do niego rękę, tak żeby go złapać, żeby przyszedł w naszą stronę. On stara się uchylić od twojej ręki, tak żebyś go nie dotknęła. A, okej, okay. Spokojnie, możemy ci. On ma ewidentnie ogromne oznaki stresu. Loren, te zioła uspokajające przydadzą się jednak, gdzieś mówiłam, żeby je zabrać. Melisa? Czy jakoś tak mówiłyście przed wyruszeniem? A, Melisa. Mhm. Melisa to możemy wypić gdzie indziej, a nie tutaj. Słuchaj, ale no, wyrzuć to z siebie, co tam widziałeś? Nie wiem. A co z resztą twojego? Balady tym nie opiszę. Mości rycerzu? Rozszarpało nasz. Co rozszarpało? Jak dawno? Dlaczego ty przeżyłeś? Nie wiem. Ja padłem, a później... Później byłeś się obudził. Na przodzie? Byliśmy razem. Nie, z przodu byli inni. Wypadł na nas ten. Ten? A ty byłeś na tyle. Byłem w środku grupy. Patrzę teraz na Kajetana. Nie, zmieniłem swoją lokalizację, żeby być na środku.
Na pewno był w środku i trochę z boku, ale... Wpadła w nas bestia. Nie wiem, co to było. Nie widziałem. Duże, małe? Bardzo duże. Rycerzu? Więcej? Jakieś szczegóły? No potem się obudziłem. I byłem sam. Leżałem w kałuży. Cały w pijawkach. Całe szczęście, że ci nie dopadło. Nie wiem. Ja oglądam, czy ma pijawki jeszcze jakieś poprzyklejane. Nie. Widzisz, że podrywał te przynajmniej z widocznej skóry. Okay. Widzieliście go poprzedniego dnia. No właśnie, wieczorem, dlatego jeżeli wątpię, żeby ruszyli nocą, więc... Ruszyliśmy z samego rana. Szybciej doszli. Ruszyliśmy z samego rana. Słuchaj, czy ta bestia pilnuje tego meteoru? Nie wiem. A może ta bestia jest meteoryt? Widzisz, że on łapie się za okolicy brzucha, klatki piersiowej i przysiada. On ma na sobie tą zbroję. Jego twarz krzywi się w grymasie ogromnego bólu. Co się dzieje? Przysiadł prosto w kałuże, po prostu tyłkiem siadł w kałuże. On ma zbroję płytową też, tak? Tak. Pomaga mu ją zdjąć. Już wiemy, dlaczego go głos... Mocujesz się, on krzyczy wręcz z bólu, on krzyczy w głos. Dobra, powiedz mi szybko, to coś, co te rany były u poprzednich trupów. Od środka, nie? Pomidor. Okej. Okay. Tak to wyglądało. W tym momencie, kiedy Rowan, pomagasz mu zdjąć tę zbroję, ale to chwilę trwa, bo słyszysz z tymi paskami. Widzisz ewidentnie, Loren, po twarzy tego chłopaka, że on wam odjeżdża. A drugie, w kałuży, tak jak gdyby przy jego nogach, które już leżą w wodzie, coś zrobiło chlup, 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 i w tej wodzie jakby tak umknęło, uciekło. Staram się to zauważyć. Ewidentnie coś odpłynęło tą wodą, ale bardzo szybka kryba. Kiedy ściągasz ten napierśnik? Jakie duże to było? Nieduże. Znaczy nieduże, no. Ale nie jakieś ogromne. Jak ryba, no. Ja bym chciał, jeżeli mogę, się, powiedzmy, wyczulić w tryb czujki, że tak powiem, wejść, o tak to nazwijmy. Znaczy... Jakby coś podchodziło, podpływało, to żeby po prostu móc ostrzec innych. Jasne. To, co jest dla was oczywiste, to, że chłopak nie żyje. Po zdjęciu napierśnika widzicie podobną ranę jak u tych innych. Musiał. Słucha, co? Napijmy się. Musimy się napić. A więc jego los został już przypieczętowany. Myślę, że ja jestem zagrożona i sięgam po ten mój sztylet. Okay. Czy widać, co się z jego ciałem dzieje teraz? No leży. No ale nic się tam... Dogorywa. Nie, on jest martwy. No i zupełnie się dzieje martwy. To dzielę się moim przemyśleniem odnośnie ran zresztą. Może więc mówisz, tak... że to cała ryba, która odpłynęła, to? Nie mam pojęcia, ale jeżeli ich rozrywa od środka, to może coś tam się namnaża, rozmnaża, rozrasta, może by go ćknąć. Ja nie chcę o tym słyszeć, idźmy do tego meteoru, zróbmy to, mamy zrobić, ja chcę mój miecz, żeby z tym... głównym walczyć później, ewentualnie, jak to nam stanie na drodze. Jak możesz tak mówić, to brzmi okropnie. Lepiej nie. Lepiej, żeby nic zaraz się nie przysysało. Jeśli miałbym coś wychodzić. Loren, Rowan, wiecie, na co się pisałyśmy, kiedy tu wchodziłyśmy, prawda? No tak, więc chodźmy zrobić zadanie. Idziemy. Historia się sama nie napisze. Idziemy do tego meteoru, robimy co mamy robić i wracamy.
Tak. Żywi. Żywi. I oczy dookoła głowy. I patrzcie, masz tutaj. Może jakieś zaklęcia ochronne? Tak się składa, że nie. Czego ja was tam uczą w szkole magii? Tak. Tego i owego. Bylebyśmy się w węgorze nie zamieniali, to będzie dobrze. No to cóż, ruszam przed siebie znowu na przodzie. Teraz tym bardziej czujna, tym bardziej rozglądam się już nie tylko za dużymi bestiami, ale też za takimi wielkości tych ryb. I mniejsze. I ruszacie w stronę, która po pierwsze no, na zimę tak wam pasuje, ale po drugie widzicie z daleka, że tam las jak gdyby rzedł, a później okazuje się, że tam po prostu drzewa są położone. Że siła uderzenia musiała je po prostu zmieść. A to wyznaczyło, że już niedaleko. Doskonale. No, skoro drzewa są położone, to też łatwiej będzie dostrzec przeciwników. Więc mnie to tak naprawdę podniosło na duch. Czuć ten meteor coraz mocniej, nie? Tak. I na skraju tego miejsca, tej części położonej, natrafiacie na ślady drugiej osady. Ale tu jest pusto, tu nie ma ludzi. Osada w tym miejscu? Nie ma. Widzicie chatki takie jak smolarzy, węglarzy? Nie, bo mogliśmy wziąć wszystko po drodze, ale więc to chodźmy najpierw do tego meteorytu. Ja bym sprawdził chatkę smolarzy, może coś będą mieć lokalnego. A, no. Może będą coś mieć w tej chatce, co nas zaatakuje, ale... Będzie nas może coś zaatakować? To prawda. Więc... Tam może będzie przynajmniej stabilny grunt. To co, idziecie do chatki, czy nie? Idziemy. Ja bym poszedł. Zahaczyć to wszystko jedno. No to nie jest jakieś duże zboczenie z trasy, nie? Nie, to jest... No, no to... Wszystko, co tutaj w zasięgu wzroku, to jest blisko, nie? No tak, tak. Ja bym poszedł na chwilę. No to powiedzmy, że ja poczekam przed chatką. Okej. Okay. Bo nie chcę, żeby nas zaskoczyło coś, jak będziemy w chatce. Mhm. Wołaj, jakby coś było. I wchodzę jako pierwsza do chatki. Okay. To, co od razu z mieczem. Jeszcze przed wejściem widzicie ewidentne ślady walki. Ludzkiej, czy... Widzicie ślady krwi czerwonej, tyle widzicie. A mógłbym się temu przyjrzeć jakoś bardziej, nie wiem, tym śladom walki, czy coś? No, możesz się przyjmować. Przyjrzeć? Tak. Jakiś investigate, czy coś? No, nie chcę być inaczej. Okej. Okay. Nie chcę być inaczej. No nie, tym razem nie. Ślady walki, nie ma trupów. Jest krew. Okay. Rozorana miejscami. Miejscami ziemia jest rozorana. Ktoś tu chyba walczył. Mm-hmm. Wewnątrz, jak otwieracie chatkę, uderza was fetor. Mm-hmm. Fetor. Jako foltesta. Ciał. W wychodku. I widzicie tam martwe ciała wewnątrz, tak jak gdyby zostały tam ściągnięte. Mhm. Część z nich jest również ma te urazy klatki, ale to jest mała część. Większość to są już typowe rany bojowe, tak gdyby oni walczyli z czymś, co ich rozszarpało, najzwyczajniej w świecie. Natomiast no to obok tego, że to, że jakby oni są rozerwani, to no nie robi na was wrażenia wielkiego, bo myślę, że każdy z was widywało takie obrazki. Natomiast jeden z nich żyje. A na jego twarzy przyczepiona jest istota, która tak jak gdyby palcami obejmuje tą twarz i trzyma ją, a długim, chwytnym ogonem zakręciła się wokół jego szyi. Jest to jakieś... To wygląda jak wielki robal,
który trzyma go za tą twarz, jest takie piaskowo-burę. W jakim stanie jest ta osoba? Szybko oceniam. Leży, bo... oddycha. Okej. Wbijam miecz w jego głowę, żeby jeszcze zabić. I jakby uciąć mu męki i zabić tego stwora. Mhm. Nie będziemy na to rzucać. Robisz to. Natomiast to, co zauważasz po wyciągnięciu miecza, to, że krew tego czegoś, co trysnęła na twój miecz, uszkadza go. Ewidentnie coś ci wyżera stal miecza. Szybko ocieram miecz o ciało tego palcami. Człowieka, który właśnie zabiłam. Okej. Okay. Jakby, no to są nieodwracalne uszkodzenia. Widzisz, wyżarte po prostu tak, takie, tak. Wiesz, wzorki. No ale żeby dalej to nie poszło, nie? I widzisz, że jego przyodziewek, a szczęściowo zaczął się tak jakby się topić, palić. Ja bym chciał spalić tą chatkę. Nie wiem, jak ty myślisz, Rowan. Tak, trochę spalmy to. Nawet nie chcę się tutaj przeglądać nic. Nie wiadomo, może to też złożyło jaja w tych innych ludziach. No, z brzucha coś wyskoczy jeszcze. No. Zacznij tańczyć. Podpalamy w takim razie. Tak. A ja tam klepię. Modlitwę. Podpalacie. To się łatwo zajmuje dosyć, pomimo tego, że tu wszędzie jest wilgoć. No to... Tam słomę jakiś dach najpierw, tak żeby to całe, powiedzmy, przelatuje pochodnią, żeby po kolei wszystko. Sprzęty, jakie były w tej chacie, one są niezabrane. One tutaj dalej są, więc znajdujecie bez problemu rzeczy, żeby to się zajęło. I po chwili stoi już ogniem. Co tam znaleźliście, że aż od razu zaczynacie palić, jak tylko wchodzicie? To tam był taki stwór, który jakby zassał się jednemu człowiekowi na twarz, obleśne. Dobiłam go i zaczęło zżerać mi miecz. I pokazuję ci... Niespora. O. Pokazuję ci miecz, jak wygląda. Wiesz co, przyglądam się temu uważnie, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Co to może być? Opisuję dokładnie, jak wyglądał ten stwór. Oglądam ten miecz tak... Pod światło, dokładnie, z prawej, z lewej. No tu nie masz wątpliwości, to jest jakieś żrące coś, jakiś kwas albo... Masz coś, no ale jakie stworzenia mają? No, mają coś takiego? Zaraz... Bez krwi. Mamy coś takiego? Nie. Okay. To nie jest cokolwiek, co bym znała. Nie. To te... Jakby to jest reakcja obronna, wiesz, jakby wiecie, że jest reakcja obronna organizmów, że one mają różnego rodzaju parzące albo niszczące, trujące parzące, substancje. Ale nie miecz, no. Ale nie żrące stal. No właśnie. To pewnie te, jakim tam było? Mumiaki? Mamuny. Mamuny. Tak, no na pewno są mamuny, dokładnie. Na pewno to. Cokolwiek to jest, podejrzewam, że przywędrowało razem z tym meteorem. Zapowiada się rozrywkowo. Dobrze, wiecie co, nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli w stanie oczyścić to przejście zgodnie z naszym poleceniem. Po tym, co tutaj już zobaczyłam. Ale jeżeli nie wrócimy, jeżeli wrócimy z niczym, to raczej nas nie wypuszczą, więc tak jakby nie mamy wyjścia. Tak. Chodźmy przed siebie, bo bez sensu. Albo zostajemy tutaj i coś nas pożre, tak jak tamtych. Albo chociaż spróbujmy to zrobić. Dobrze, ale nie przed siebie, tylko w prawo. W tamtą stronę. Dobrze. Jest to jakiś pomysł. Stamtąd czuję meteoryt. Zresztą wczesno go już nie widać. Słuchaj, widzicie, że tutaj jest regularny krater, bo tak jak ten las leży, to kawałek dalej zaczyna się już jakby bardzo duży, wybity w ziemi krater.
I go, jak tylko wychodzisz na to, na tą, nawet tego nie próbuj, Loki. Teraz mój kot się włączył, przepraszam. Bo mój już przesypia. Kiedy widzicie, że tam ziemia się obniża i kiedy zbliżacie się, to widzicie, że tam faktycznie na środku ogromnego eliptycznego leju, który ma kilkanaście metrów głębokości, leży skała. Kawał czarnej jak noc skały. Ona tak trochę mieni się pod światło. Jeżeli... Fascynujące. To jest no, technicznie kawał, wiecie, kawał bryły, nie? Natomiast obok ale niej... Kawał bryły, ale cała ta magiczna aura jej... To jest tak, wy czujecie, że to jest ewidentnie z tego metalu. Mhm. To jest fascynujące. Natomiast obok niej... Natomiast obok niej leży sylwetka. Bardzo duża sylwetka. Jak troll? Troll? Widzicie, tak, że leży tam na wznak troll. Troll bagienny? Żyje? Ale trolle bagienne są dosyć małe, więc... To znaczy małe, no, one są, no nie wiem, no tam koło pół tony wagi pewnie ma to, no. Do tony. Ale to nie tak, że ten że on wygląda jakby to coś w niego uderzyło, tylko tam jakby strzeli. Nie, on wygląda jakby ta... Nie, to nie, on nie jest zmiażdżony tym, tylko leży obok na wznak. Tyle widzicie z... Wiecie, jakby to jest ogromny ten lej, nie? Także z daleka tyle widzicie. No, ale... No dobrze, znaleźliśmy metę. Wiemy, jak do niego dotrzeć. Mieliśmy go też zabezpieczyć. I wiemy też, że nie jesteśmy w stanie go zabezpieczyć. Tak, to... Dlaczego nie? Bo nie wiemy, co wypędzło z tego czegoś, to co atakuje wszystkich po drodze i mamy naprawdę wielkie szczęście, że jeszcze żyjemy. Jak chcesz to zabezpieczyć, Rowan? Opowiedz mi o tym. Jak chcesz sprawić, żeby ta droga, którą przeszliśmy, była 100% bezpieczna dla wszystkich? Linami tego nie wyciągniemy. Na pewno nie we czwórkę. Jeżeli udałoby nam się złapać to, co to wszystko robi i zabić. Łodzenią? Tak, czy inaczej mamy tylko szansę to zrobić, jeśli nas to zaatakuje, bo nie wiemy nawet, gdzie tego szukać. To co, mam zacząć grać? To jest najwyższy. To jest ten moment. Ja wyciągam lutnię i zaczynam instrumentala nawalać. Koło tego trolla, nie? Tak, no. Znaczy, my też na górze leja, nie? Tak. A czy ten troll nie jest zielony może przypadkiem? Nie. Znaczy zielony, to on jest to takie szaro... Może jest jakiś element zielonkawej barwy. Zielony troll bagienny, nie? Tak, troll bagienny. TM, ale słuchaj, Maćku, powiedz mi, ile będzie mi kosztowała iluzja istoty ludzkiej, jakiejkolwiek, to nawet nie musi być kopia, która jest nas, to nie musi być nawet dokładny wygląd, mniej więcej sylwetka człowieka, która by schodziła w stronę tego. Wiem, o co chodzi. To nie jest. Słuchaj, jak nie musi być jakaś bardzo wierna, tylko z grubsza, człowiekokształtna. Wiesz, to tak jak był strach na wróble, tylko po prostu, żeby. Dwa punkty. Ktokolwiek to zobaczy, dwa. Dobrze. To w takim razie, inspirując się muzyką naszego wspaniałego barda, myślę, że zacznę po cichu recytować znane mi dobrze inkantacje. I tworzę przed nami sylwetkę, która przypomina człowieka, ale wy wszyscy widzicie, że jest mocno niedokładna, nieprecyzyjna. I to u ciebie Aga wraca, sprawdzimy. Tak, zdecydowanie. Więc jest mocno nieprecyzyjna i zaczyna schodzić takimi nawet ruchami mało ludzkimi dla nas,
naszej perspektywy, ale jeżeli ktoś by patrzył na tą sylwetkę z daleka lub byłby trolem bagiennym, to myślę, że dałby się nabrać. I ta sylwetka powoli zmierza krok za krokiem w rytm tej pieśni w stronę tego matoru. Mhm. Zobaczmy, co się stanie. Słuchaj, ona faktycznie schodzi i oczywiście na początku nie dzieje się nic, ona trochę pokracznie schodzi po tym zboczu. Ale to, co się dzieje, kiedy jest obok tego trolla, to już zaczyna nabierać tempa. Dlatego, że co prawda sam troll no, za bardzo nie reaguje, natomiast to, co się dzieje obok, staje się jasne, że nie widać wszystkiego z waszej perspektywy. Że tam musi być jakaś jama, jakiś jar, bo jak gdyby z waszej perspektywy, spod ziemi, wypada sylwetka, jeszcze większa niż ten troll. Ale zupełnie, jakby może trochę podobnej budowy, ale czarna. Czarna i większa, i trochę inaczej zbudowana, inaczej się ruszająca, ale nieco przypominająca tego trolla. I to coś doskakuje do twojej iluzji natychmiast. No tak naprawdę dematerializując tę iluzję. Ale widzicie, że to wypadło po prostu, to jest jakiś rodzaj bestii zwierzęcia, która zareagowała na ruch, wypada teraz, kiedy to wypadło. A możecie skąd wypada? Z waszej perspektywy to wyglądało jak spod ziemi. Nie widzicie tam stąd, gdzie stoicie. I natomiast kiedy to jakby ta iluzja się rozmyła, to ta bestia zaczyna chodzić nerwowo, tak jak drapieżnik, drobić wokół, szukając jakiejś, no tej ofiary, gdzie ona się podziała. I widzicie, że to faktycznie przypomina trolla w tym, że ma tę skorupę, też jakby łeb ma tej wielkości, tylko że cała istota jest większa, wyższa i pochylona, a łeb do tyłu jest wyciągnięty tak jakby łódkowatym kształtem. Ma też długi ogon, na końcu którego ewidentnie widzicie ostrze. Znaczy ostrze, on jest ostro zakończony. Słuchaj, w momencie, kiedy niknie moja iluzja, to krzyczę do Rowan. O! Łap za miecz. I nie myśląc wcale, ja widzę, co to przeciwnik. Ja od razu chcę posłać w jego stronę piorun kulisty. Nie wiem, czy zajmuje mi to dużo czasu, ale miałam taki czar. Jedną turę. To jest inkantacja buch. Tak, dobrze. Więc jak tylko się orientuję, że to jest nasz przeciwnik, to ja się nie będę zastanawiać. To jest czas na zastanawiać. To jest czas na reakcję. Od razu zaczynam, jak tylko straciłam, od razu zaczynam kolejną inkantację. Mhm. Widzicie, jak Arastina krzyczy i w jej, między jej dłoni, które wyciągnęła, teraz narasta. Najpierw mała kuleczka, ale ona stopniowo rośnie, iskrzy tam, widzicie, narastającą moc. To chwilę trwa. Ja mówię, odwracam się do Kajetana i mówię, oby to była najlepsza ballada, jaką napiszesz. Wyciągam miecz i biegnę, w sensie zsuwam się po tym leju na tego potwora. Mhm. Loren, co robi? Ma wyłączony mikrofon, więc rusza ustami. Zmutowany mikrofon masz, znaczy nie zmutowany, nie, w sensie... Tak, sorry, zapomniałam. No to sobie zaczynam szykować błogosławieństwo dla Rowan. Dasz radę! Trzymam kciuki! Wyciąg pompony. Zostaną mężczyzną. Okej. Okay. I Kajetan? Ja wiem, że to nie są dedeki, ale może jakaś bardowska inspiracja dla Rowan. To znaczy, tutaj inspiracja działa tak, że leczysz psychikę. Kiedy ktoś ma rany psychiczne, to je leczysz. Okej. Okay. A mogę jakoś odwrócić uwagę tego dziwactwa? W to pójdę. Ono będzie wrażliwe na dźwięki. Więc możemy wymyślić mu jakieś utrudnienia. Jakąś złośliwą solówkę. Wiedziałam, że one źle reagują na swoją muzykę.
I na co to bym musiał rzucić? No chyba ta inspiracja. Okej. Czy jest tu jakiś lag albo forsowanie? Jest forsowanie. Działa ono tak, że przerzucasz i później zaznaczasz sobie jeden stan w danej... Ale rzucam pełną polą, czy... Pełną polą i później sobie zaznaczasz stan mentalny. To sforsuję sobie. Jeden sukces jest. I wiesz co, wezmę sobie... wystraszony. Bo jednak jest jakiś stwór. No ja wiem, że jestem mężnym bardem, ale no jednak... Strach jest, no bo to. Aha. Jak można nie lubić moich utworów? Jasne. Jestem przerażony, że ktoś mógłby ich nie lubić. Dobra, więc to zadziała tak, że będzie miał utrudnienie do rzutów. A aha, tymczasem Rowan rusza. Ruszasz i widzisz, że ta istota cię zauważyła. I że okay, też w diabelnie szybkich ruchach zaczyna uderzać, zaczyna przemieszcza się w twoim kierunku. No przypomnij dobra jeszcze, w jaki sposób ona atakuje, ona zżera? To znaczy, wiesz, no nie widziałaś tego w akcji. Okej. Okay. Zobaczysz. Tą iluzję zaatakowało tak jakby łapami, bo ma też potężne łapy. No to jest zbudowany jak troll, tylko trochę inaczej. Pędzi teraz... Trolla bagiennego nie jest, nic nie będzie przypominać. To... Pędząc w swoją stronę, to sobie pomaga przed nimi, jakby rękoma pomaga sobie tak, żeby częściowo na czterech odnóżach biec, tak żeby być szybszym na tej skarpie. Doskonale. W takim razie ja będę chciała zjechać z tej skarpy w taki sposób, żeby wykorzystać jeszcze pęd tej istoty, która w moim kierunku biegnie i będę próbowała zaatakować w oczy tego trollopodobnego gościa. Rowan, ty nie próbuj, ty atakuj. A co z moimi obrażeniami od pioruna? A ty jeszcze go nie rzuciłaś. Okej. A one są takie... Rowan, uważaj! Powiedz mi przede wszystkim, jak duży chcesz, bo to musisz zadeklarować, ile w to wkładasz, nie? Na całe serce. Ale to nie tajemnice pętli, tam się rzuca na serce, to co innego. Całą moją energię. Nie no, 4 tam jest możliwość, prawda? Nie pamiętam. Tak. Ja na coś mam rzucić też? Ty będziesz rzucać na normalnie, będziesz go uderzać, ale Arastina myślę, że najpierw rzuci czar. Bo przygotowywała go już jak ty biegłaś, a to jednak jest kilkadziesiąt metrów. Tak. Jeszcze zanim biegłam. Magia czarodziejki, pyk. Bo ja myślę, że ja pamiętam, jak ja to wymyśliłem. Słuchaj, masz tak, za 4 punkty masz K8 obrażeń, ale możesz dodać D6 za każdy dodatkowo dodany punkt. Przy czym każdy... Wiem, ale mogą się dziać rzeczy. Tak, każdy wydany punkt może prowadzić dodatkowo ponad 4 do wypadku. Wypadki. O to nam właśnie chodzi. To 4 wydajesz, tak? No to da 8. A nie, no czekaj, no przecież bawmy się. Nie, żartuję. Jeżeli wydam 4, zostaną mi tylko 3. No dobra. No to w takim razie wydaję 4 i jeszcze 1. To razem 5. Zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Okej, to dawaj D8 plus D6, ale najpierw rzucę D6, zobaczymy, czy nie będzie to jednika. A magia bywa kapryśna. No nie, to nie jest jedynka. Krytyk wszedł. To nie jest jedynka. No to dawaj na obrażenia. Czyli K8 i K6. Mhm. Teraz trzymajcie kciuki. Będzie 3. A nie, to na jednej kości był to jeszcze. 5. 5, no. 5 z 12, no to czemu? Pewnie. Także Rowan, jak ty zjeżdżałaś tam częściowo gdzieś tam na tyłku po tej skarpie, to śmignął ci ten piorun kulisty i uderzył w tę istotę. Widzisz, że ona oberwała, że aż mnie wstrząsnęło, ale jednak ona tym impetem idzie w twoją stronę. To jest, wiesz, jakby uderzyło w nią, ale to jest
To jest ogromne, to jest kilkukrotnie większe od ciebie. Ale mam nadzieję, że mimo to jest ogłuszona w pewien sposób, więc może będę miała przewagę szybkości. Ty uderzysz pierwsza, niewątpliwie. Mhm. Na close combat, prawda? Tak. Nie, z tego, z miecza, wiesz? A, okej. Okay. I nie doprecyzowałam, masz ode mnie plus jeden. Do siły. Do siły, czyli dorzuć sobie jeszcze jedną kość. Trzy sukcesy. No, co wy macie za... Nie gram z wami więcej. Roll. Okrywacie mnie. Zanim się zblokuję. Dorzuć jeszcze jedną kość. Wiesz, jak to jest z kobietami. Nawet jak nie muszą, to oszukają, nie? To są kaszustki, co nie? Tak, tak, dorzuć szóstką. To ja też oszukuję, nie? Okej, okay, masz trzy sukcesy. Co chcesz zrobić z dwoma dodatkowymi? Możesz podwyższyć obrażenia, możesz na przykład... Tak. Sprawdzić, że to się, nie wiem, no ta istota zostanie jakoś tam... Na swój głupi ryj wywali. Na przykład upadnie, zresztą wykorzystasz ten pęd. Masz dwa dodatkowe? To tak, myślę, że będę chciała wykorzystać ten pęd na to, żeby upadła, bo wtedy wolniej będzie się podnosić i nie będzie mnie tak szybko atakować, więc wykorzystam wtedy też ten czas na to, żeby zadać szybko kolejny atak. Mhm. Okej, okay, czyli jeden na dodatkowe obrażenia i drugie na to, żeby się jakby pogubiło. Tak. Czyli zadajesz za trzy obrażenia, od Iwony było za pięć. Okej, okay. To mało. Jeden, a nie, u mnie co było? Utrudnienie? Ty dałeś utrudnienie, Mona. Jakby rozpraszasz tym swoim rzepoleniem. No to spoko, no to póki ja mogę w walce robić tylko to, no to robię tylko to dalej. Mhm. Wkurzam go. Czyli na inspirację znowu, tak? Tak, tak, to jest jakby co turę działa, nie? No, teraz nie wiesz. Jak to się ma? Teraz nie wiesz. Co się ma? No, nasz potwór. Słuchaj, no, dostał, oberwał. Właśnie, zapomniałem powiedzieć, że Rowan, jak chrasnęłaś tym mieczem, to bryznęła krew. Krew ale jest nie, jasno-zielona. Toksyczne. I właśnie chciałbym, żebyś rzuciła sobie kaszustką jedną. Zobaczymy, czy nie bryznęła na ciebie czasem. Hmm. Chyba tak. Oj. No dobra, to zaznacz sobie jeden stan na fizycznych. Słuchaj, dostałaś, tak jak ciachnęłaś tym mieczem, to chlapnęła na ciebie krew, która czujesz, jak wyżera ci po prostu ranę w twarzy. Tylko akurat przerzut wskoczył. Nie wiem dla kogo, od Folmar. Folkmar. Będzie miał da. Nie, później. Może akurat by chciał na. A gdzie tam? Za późno. O. Ja nie wiem, czy przed, czy po. Gdzie były przerzuty, kiedy rzucałam na obrażenie? Dobra. Gdzie na przyszłość ten przerzut, jak komuś źle pójdzie, tak? Słuchaj, czujesz, że faktycznie to jest jakby chlapnęło na ciebie. Najpierw to było tak, jak począłeś, jakby chlapnęła ci woda. Ale to bardzo szybko przerodziło się w naprawdę palący ból i czujesz, że. No jakby to żre ci twarz. To żre ci twarz, ale teraz ty, jako że to się zbiera, to pierwsza akcja zbiera się, druga próbuje cię uderzyć. Mhm. Ale zrzucasz utrudnienie. Będę próbować uniknąć, jeżeli mogę. Tak. Parować, przepraszam. Bo tu wszystko paruje. Czy ja w międzyczasie jestem w stanie... Parę platypus. Co? Czy jestem w stanie przeklnąć dziada w tak zwanym międzyczasie jeszcze? W następnej turze. I ci wychędzasz się sam, tak? Przez takiego ty przebrzydły trolu. I ci wychędzasz się sam. Może to działa. Czekaj, ty rzuciłeś na 8K6 ósemkę? Ale nie wiem, coś... Ja wpisałeś, nie D. Co? A, okej. Okay. D się wpisuje. Jezu, już tak myślałem, że ósemkę rzuciłeś na 8K6. Dobra. Stało. Nie jesteś zbyt uprzejmy. I drugi. Ani jeden. A, bo to nie... To nie jest na ten, to nie jest na obrażenie. Jezu, już myślałem, że 27 obrażeń takie. Nie. On ma utrudnienie za poprzednią turę jeszcze jakby z twojej gry, więc okej. Okay. Okay. Nie trafia,
ale widzisz, Rowan, to co pomknęło w twoim kierunku, to on otworzył ten pysk, który generalnie przypomina ci pysk trolla z grubsza, poza tym, że jest czarny, ale kiedy go otworzył, to wewnątrz jest druga para szczęk na czy mechanizmie jakimś ma, nie? I widziałaś to nie trafiły cię, nie ugryzły? Czy ja mogę w tym momencie wsadzić tam miecz? W swojej turze, oczywiście. Jeżeli będzie miało jeszcze paszczę otwartą, oczywiście. najpierw Arastina ma moment na działanie. Dłużej będzie. Arastina i Loren. A to ja jestem na końcu, czy ja jestem przed... Nie, no ty, on ma teraz takiego freeza. Ta inspiracja już była w tej turze, ja po prostu zapomniałem o nim. Okej. Czyli? Czyli teraz Arastina i Loren mają swoje akcje, później Rowan, później to. Ja przeklinam przebrzydłego. Przeklinaj. Idź do piekła. Piekła, tak? Ślizgły stworze. I co chcesz mu odebrać? O, tak, czy się zapytasz siłę? Mówisz do mnie, tak. Sarki? Mhm. No ale to jest, czekaj, bo ja mam napisane, że to był go po prostu rzut z utrudnieniem. A, okej. Okay. Nie wiem, wiesz, jakby ja rozpisywałem tą mechanikę specjalnie dla was, także jeszcze sami nie umiem dobrze, nie? Nie, tylko czytam, że przeciwnik wykonuje rzuty z utrudnieniem, dotyczy najbliższych dwóch rzutów za każdy wydany. Okej, to tylko powiedz mi, ile wydajesz. Na razie wydaję. Jeden, okej. Okay. Jeden. Okej, okay, a Rastina co robi? Ja muszę naładować moją magię, bo niestety, ale się trochę wyczerpała. I właśnie rozważam, czy zrobić to z wody, czy z ognia. To okej, okay. Tylko powiedz mi na ile, że tak powiem, intensywnie. Bardzo, na maksa bym chciała najlepiej. No to rzucaj, czy nie będzie wypadku. Wiem, moment. Myślę, że woda. Nie szalejmy na razie, woda. Woda, to mam 5 i 5 bym chciała jeszcze dodatkowo. Czyli 5K6 rzucę. Oczywiście, że są dwa wypadki. Są, no to... Przerzut był dla kogo? Przerzut był chyba tak generalnie, bez skazania, tak mi się wydaje. Trzeba zapytać. Folkmar, jak to było z tym przerzutem? Trzeba poczekać. Dla Arastiny. Akurat. Proszę bardzo. Akurat tak było. To za zbieg okoliczności, nie? Na pewno tak było. Kto by pomyślał? Dokładnie. Oczywiście tak było. Ale te jedynki tylko, czy wszystko? Nie, na wszystko przerzuć. To może mnie zabić. No wszystko, no. Okej. Okay. Rzuć sobie D66 w takim razie. Nie, żeby się coś... Moja wina? Ty źle rzuciłaś. Słuchaj, jesteś jedynym facetem w tym teamie. Oczywiście, że to jest twoja wina. Tak. Dawaj, Iwona, D66. Pomyślała Rowan na dole. Ej, no przygrywam ci coś tam. Ja to bym chciał usłyszeć tę pieśń. Nie wiem, czy dzisiaj jestem na siłach, żeby... Słuchaj, dostajesz krwotoku z nosa. Mechanicznie nie ma to większego znaczenia. No teraz rozprasza cię, nie możesz teraz w tej turze czarować ani pobierać dalej. No i widzicie, że chlusta po prostu krew z nosa. Arastinę. Ale to, co mi się udało, oprócz tych dwóch, jest, czyli 8 mam. Tak. Nie, pierwszy atak ci wszedł. Tak. Znaczy nie, to że dalej nie możesz czarować. Czyli mam 10. Nie, no, ile pobrałaś? 10 chciałam. No ale miałeś wypadek, czyli nie pobrałaś wszystkiego. No właśnie, czyli 8. Mhm. No i plus krwotok w pakiecie. Tu ktoś miał stan psychiczny? Czy tylko fizyczny? Ja miałam fizyczny. A to fizyczny mnie nie interesuje, tylko psychiczny. Mógłbym cię zainspirować. Dasz radę. Jesteś zwycięzcą. Nadal możesz. Nie, ale ja mogę leczyć psychiczne. Nie, rany. Inspiracją, więc. Ale rolpijowo możesz tak robić. Dasz radę.
w oczy go. To było najbardziej ponoszące na duchu dasz radę. Tak. Dasz radę! To cześć. Dobra. Nie mieszkając. Arastina zalewa się krwią. Loren przeklina trollo aliena. Co robi Kajetan? Napierdalam w lutnie. Okej. Okay. Co mam robić? Kajetan, jedziesz z solówką. Dwa sukcesy. Okej. Okay. To będzie, ale on i tak ma utrudnienie, tak że wiesz. I Rowan, co ty robisz? Ja chcę zaatakować. On ma buźkę otwartą. Tak, to jest ten, jakby wiesz, no, ustalamy porządek tak. na ten sam moment, nie? Tak. Zdejmij chcę zaatakować. Powiedz, nie jesteś mężczyzną, tak? Nie. Ja atakuję to coś w jego buzi. Ten mechanizm. Okej. Okay. Ciach? Rach, ciach. Zmiecza go. 3 sukcesy. Mhm. Ła. To co, to dodatkowy na obcięcie tego mechanizmu, znaczy w sensie tego aparatu gryzącego? Dokładnie, chcę obciąć ten preparat gryzący. A drugi pewnie na te, na obrażenia, tak? Tak. Okej, okay. Czyli razem mamy 11, mało jeszcze, ale słuchaj, pozbawiasz go tej wewnętrznej pary, że tak powiem, szczęk. No i rzucę kaszusko, zobaczymy. Nie piszcie o kanałowym, bo właśnie jest w trakcie. O, ała. Znowu? No, Folkmar, ratuj. Następny stan. Drugi. Dammit. I znowu, wiesz, to jest znowu replay, nie? Jakby obcięłaś to. Technicznie świetne uderzenie, tylko on żygnął po prostu z gęby tym kwasem, tym tą krwią swoją. I no, cóż. Jeżeli Rowan była gładkolica, to już nie jest. Czujesz, że... Nie szkodzi. Że... Ojawnik bez blizny to pizda. Dokładnie. Obca. Myślę, że teraz tym bardziej będę jeszcze lepszym wojownikiem. Ale z tymi bliznami. Niech ma jedną stronę tylko. Tak, będzie jak dwie twarze z Batmana. Będzie później z Orenem takim wypalonym chodziła, tak? O, ja nie wierzę. Zuza ogląda w sesję fantazy. Na czacie. Mówi, że straciłaś cnoty niewieście właśnie. O tak. Dobra, słuchaj. Także to jest to, co czujesz. No i ta istota będzie cię atakować. Z utrudnieniem, co prawda, i poraniona. Ale będzie. O, oh, wow. Bez sukcesu. Bez sukcesu. To jest pierwszy atak i drugi atak, bo teraz jest normalnie, teraz się nie wywalił. I drugi jest z jednym sukcesem. Unikasz albo parujesz? Paruję. Okej, okay, masz do przebicia jeden sukces. Mam jeszcze plus 2 do close combat, coś tam. Pamiętaj, że odejmujesz sobie za... A to ci tam ten odejmie automat. Czy tu się jakoś specjalnie rzuca na parowanie? Nie, normalnie jak na zbroń. Jak na miecz. Okej. Okay. I w sumie plus 2 kości jeszcze, tak? Ale już masz 4 sukcesy. No daj mi tutaj. No dobrze. Okej. Okay. Nie bądź taki, daj zeszaleć. No dobra, 4 sukcesy. Co chcesz zrobić za te dodatkowe? Uniknęłaś, sparowałaś jego atak. No palił się. Skoro paruję, no to jeszcze napieram na niego do tego stopnia, żebym ja znalazła się w lepszej pozycji na kolejną turę, żeby mieć dostęp do jego oczu. Okej, będzie miał ułatwienie po prostu do uderzenia. Mhm. Okej, okay. I następna tura. Arastina i Loren. Czyli ja muszę być... blisko, żeby leczyć? No tak. Ale miałam nadzieję. Możemy zrobić tak, słuchaj, że jako szybką akcję zbiegniesz, jako wolną będziesz próbowała leczyć. Możemy tak się umówić. No połóż jej liścia na twarzy, żeby jej... Z babki lekarskiej. Hej, mam mocę. To leczę i wydaję na poprawę. 2 punkty. Mhm. Okej, okay, czyli jeden stan mi zdejmiesz. Mhm. Roman, czujesz to,
że jest lepiej, że ten ból nie jest taki świdrujący. I orientujesz się, że za tobą jest Loren, która teraz w twoim kierunku wyciągnęła rękę, z niej jest poblask emanacji mocy. Notuję sobie w pamięci, żeby jej postawić później dobry alkohol. A nie piję. Co robi Arastina? Zapominam całkowicie o tym. Penfele. Co robi Arastina? Tak, czy... Rozumiem, że to nie jest tak, że ja tam przez tych szpotek mam teraz... Nie, on typu jakby no chrusnęło, zabrało ci akcję, nie? Dobrze. Bardzo się zastanawiam, czy przypadkiem nie zrobić coś z tym meteorytem, kiedy oni walczą, ale ja no dobrze, nie tak. Tak, wynieś go, idź, o dobra, akurat ociągnięty. Teleportuję się z meteorytem i tak, o. Czy ja? Nie ma ryzyka, że ja zranię Rowan, jeżeli będę chciała atakować czego przeciwnika? A gdzie tam? No ale myślę, że rzucę krzyknę do Rowan, kiedy moja inkarnacja będzie już miała ku końcowi. I cóż, to poprzednio dobrze zadziałało, więc teraz również. Myślę, że to dobry sposób. Nie ma co spalić teraz w ogień. Jeszcze coś spalę za dużo. Nie ma sensu, więc znowu przywołam pion kulisy, który mi się wydaje najfajniejszą bronią z mojego arsenału magii. Tym razem zaryzykuję, żeby ta kula była większa. W sensie nie dwukrotnie większa, tylko dwa dodatkowe punkty. Już będę ją trochę dłużej formułować. Trzeba bardziej się tym skupię. O. Będę bardzo przed liczba. Przerzut, nie wiadomo na kogo. Tak informuję. A Jutka ostatnio ma dobrą pasę. Jutka ostatnio zmieniła losy do pierwszej sesji. Porażki. Aha, czyli po prostu. Więc no to akurat, jeżeli maginka nasza. Boże, jak porażkę będzie miał nasz przeciwnik. Nie. No dla danego gracza. Zatem czy mogę? Mórz. Honor. Nic się nie stało. To miło. Na dwie kości tylko? Nie, to sprawdziła, czy nie ma wypadku, bo dołożyła więcej mocy. Więc dobrze. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to zadziałało prawidłowo. A, czyli najpierw wypadki, później ten, okej. Okay. Tak, więc formułuję to. Pierwotnie jeszcze miało być celowanie, ale tam się wycofałem. Coraz większą i większą. I większą. I kiedy jestem już usatysfakcjonowana z jej kształtu, to posyłam ją w stronę bestii. No to obrażaj. Za 9. Słuchaj, Rowan, obok znowu gdzieś nad twoją głową i Loren śmignęła kolejna ta kula, ten piorun i uderzyła w tę istotę, sprawiając, że ona zachwiała się na swoich nogach. Zakolebała i jest uwaga z czatu, że Bart mógł mieć chociaż kuszę. I zakolebała się i on jeszcze stoi, ale widzisz, że oberwał porządnie. Co robi Loren? Ja? Ja to teraz stamtąd spierdzielam, bo jakby nie jestam. Wycofujesz się poza zasięg, dobra? Kajetan? Tak. I krzyczę do Kajetana, rzucaj kamieniami! Nie, ja bym chciał nie kamieniami, chciałbym dokonać epickiej akcji, jak to na bohaterskiego mężnego barda przystało. Odrzucam lutnię, tylko tak, żeby się nie rozwaliła, wiadomo, tak kładę. To nie będzie epickie. Cicho. I biegnę, wyciągam sztylet z pazuchy i biegnę, szarżuję. Okej, ale to ci zajmie chwilę. W następnej turze dobiegniesz. Dobra, no ale biegnę w slow motion. Okej, Rowan?
wykorzystuję jego kolebanie się i wbijam mu w oko mój miecz. Mhm. Chcąc dotrzeć do mózgu, jeśli takowy posiada. Notka biologii. No to... Będzie miał 32 mózgi, mówię wam. Jest jeden sukces. Jakieś, mówiłeś, ułatwienie mam z racji wcześniejszej akcji. Tak, jak jest. To działa? Rzuć jeszcze raz po prostu. Jeszcze raz na miecz, czy jeszcze tak po prostu kaszustka? To taki sam rzut. No ten lepszy. Okej, okay. Słuchaj, to wystarczy. Opisz, co się dzieje. Dostanę. Ja mogę dobić. W takim razie, jak ten miecz już znajduje się w tym oku, ten trollopodobny stwór wydaje z siebie przeraźliwy dźwięk, a jak kiedy wyciągam ten miecz, to on po prostu pada u moich stóp. A ja wtedy skaczę na niego i jeszcze odcinam mu głowę. Nie będziemy rzucać na bryzganie krwią. Korci, ale nie róbmy tego. I faktycznie widzicie, jak ta istota pada u nóg Rowan. Kajetan gdzieś tam biegnie z tym swoim scyzorem. Tak, ja chcę na ostatnią chwilę, jak już jest martwy, nie, ja jeszcze nie wiem, że jest martwy, doskoczyć i dokonać egzekucji na nim. Nie, myślę, że na jego głowie czy na jego torsie? Wszystko jedno, ja popadam... A masz! Berzerka, na dużym palcu, no stop. Słuchajcie. Ja popadam w takiego berzerka po prostu, że ja muszę zgarnąć całe trofeum i wszystkie laury za dobicie potwora. Istota padła i leży. Widzicie to ewidentnie. Tam obok tego kamora na dole, no to co leży, to tak, to jest troll zniszczoną tak samo klatką piersiową, z której coś wybiło się z wnętrza tej klatki. Tu gdzie jesteście, widzicie już, skąd to wylazło. I faktycznie na tej części zbocza, po której zbiegliście, jest jakaś jama, jaskinia, do której można wejść. On ewidentnie stamtąd wylazł. Zeszliście tutaj wszyscy? Czy Loren uciekł? Ja wracam po lutnie. Ja byłam wciąż na górze, mogę ci zabrać tą lutnię. Dzięki. Wołam ręką. Ja myślę, że ja teraz dołączam do was właśnie niosąc lutnię, naszego barda. Ocieram ten sztylet poplamiony krwią. Ciężko było, ale dałem radę. Wycieram nawet nie komentuję. Dzięki, że się zaopiekowałaś moją kochanką, znaczy lutnią. Dzięki. Stoicie. To jest całe bezpieczne obronienie. Stoicie u wrót tej jaskini, z której wypełzła ta poczwara. Dobra robota, Arastina. Dałyście radę, poradziłyście sobie. Rowan, czy myślisz, że jest ich więcej? I pokazuję go na jaskinie. Nie mam pojęcia, ale teraz się dotykam po twarzy. Wiem, że to, co mają w pysku, trzeba na to uważać. To działa, wydaje mi się, że to działa właśnie w ten sposób, co znaleźliśmy wcześniej. A gdzie jest Loren? No ja wróciłam, jestem z wami. Obok ciebie. Tutaj są. Możesz mieć ograniczoną widoczność, bo masz liść na twarzy, nie? Tak. Na te wyparzenia. To tak. Roma, spójrz w prawo. Loren staje obok ciebie. Loren. Czy straciłaś wzrok? No widzę jeszcze. Słuchaj, a da się to uleczyć? W ogóle dzięki za pomoc. Postawię ci najlepsze piwo, jak tylko wrócimy. Nie ma sprawy. Albo nawet wódkę. Gorzałeczkę, a co? Nie martw się, jak wyjdziemy z tego, to cię wyleczę. Jeszcze trochę energii muszę zabrać w razie. Wyjdziesz z tego, będzie dobrze. Jak z tego wyjdziemy, to wyjdziesz z tego. Podoba mi się twój żart, Arastina. Czasem bywasz zabawna. Tak jak tam ci biczownicy na... Komponuj go w utwory swoje. To będzie slogan na koszulki. Jest kamizelki. Jak wyjdziesz, to wyjdziesz z tego. Jaskinia, jak myślicie? Strach się właśnie. Może ją zawalmy jakoś? Mieliśmy tylko kamień znaleźć.
Znaczy ten meteoryt. Jak więcej... Zabezpieczyć go. Zabezpieczyć go, więc może, nie wiem, zawal wejście do jaskini? Masz jakieś czary, które mogłyby zawalić to wyjście? Jakiś grom albo jakiś kabum, czy jak się to nazywa? Taki... Słyszałem w elfiej mowie, że elfy czasami tak mówią. Albo rzuć kamieniem? Nie wiem, czy jestem tą, która chce pierwszą rzucać kamieniem. Może to nie twoja wina. Na winę jeszcze przyjdzie czas. Ja myślę, że chcę tam zajrzeć tej jaskini. No nie puszczę czarodziejki samej. Idę też. Pójdę, ale tyłem. Takim moonwalkiem wchodzi Loren. W sensie właśnie tak. No, wszyscy obecni w jaskini robią. A? Tak. Wszystkie utopce na plaży. Loren, no. Loren, no. Jest za nami tyłem, to ja nie wiem, co zrobi Kajetan, skoro on nie może iść ostatni. Dobra, słuchaj. Wchodzicie do wewnątrz i to, co jakby po wejściu, przez to gardło wejściowe jaskini, które zakręca, to co widzicie, że posadzkę jaskini całą niemalże w tej dalszej części wieńczą takie jajowate kształty ustawione jeden przy drugim, jeden przy drugim, jeden przy drugim. A na samym końcu widzicie, że jaskinia wypełniona jest w 100% praktycznie organizmem. Ten organizm przypominający bardzo mocno tego trolla, z którym przed chwilą walczyła Rowan, ale równocześnie dużo większy i nieco inaczej zbudowany, ale też z taką ogromną maską, jak gdyby na tej pociągłej podłużnej głowie. I ma no to coś ewidentnie składa te jaja, które tutaj są poustawiane. I widzicie taki odwłok, to jest kolosalny. On jest w wielkości każdego z tych namiotów, które odwiedzaliście w tych obozach. I z tego odwłoka wydobywa się kolejne jajko. Widzicie, że wewnątrz jajek coś się porusza. Widzicie, ile tego jest? Boże, podpalmy to, zawalmy jaskinię i uciekamy. Palmy to, zanim to złoży jaja. Wszystko palmy. To złożyło. W sumie za późno. Nie, 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 nie nam poprawi tej sytuacji. No ale palmy i zawalmy. Nie misję, ale jaskinie. No, byłoby to dobre. Tak, dokładnie tak. Żeby cię nie nadużyć, Arestina, to podpalmy pochodnią. A ty zawal za jaskinie. A nie zabraliśmy może prochu albo czegoś? Nie, w tym świecie nie ma prochu. A no. Nie, jest pistek. To nie taki proch. Wzięliśmy pistek. Nie chcesz naćpać go? Nie, no ale prochu trochę jest, tylko z tamtego spalonego domku. To, nie wiem, podpalmy pochodnią i zawalmy mocą. Myślę, że jak wy pamiętacie, że możecie wspólnie uderzyć, tak jakby to nie jest konkretny czar, ale możecie uderzyć mocą Loren i Arastina i myślę, że jakby możemy się umówić, że tak jesteście w stanie zniszczyć. Kajetan ma przerzut jednego rzutu, jak coś z czarem. Dziękuję. Nie wiem na co, ale dziękuję. Jesteście w stanie to zrobić, żeby zawalić tę jaskinię. Może tak się umówić. Na podpalenie. Dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tak stoimy teraz przed tym... No właśnie tak, wy widzicie tą istotę, ona nie zwraca na was większej uwagi, natomiast w tych jajach coraz więcej ruchu widać, coraz bardziej one się koleją. No, nie mamy czasu. Spieszmy się. Nie mamy czasu, spieszmy się podpalać jaja, ale myślę, że ja mam jeszcze taką... Jest tak samo, na ile ta istota jest myśląca i wiem, że trzeba się spieszyć, bardzo kusi mnie, żeby spróbować odczytać jej myśli.
Słuchaj, ewidentnie jest to istota myśląca, ale ewidentnie w sposób inny niż ludzie. Może myśleć ona źle, więc lepiej, żeby spłonęła. Jest inaczej, jakby to myśli jak zwierzę, ale szalenie inteligentne. Tak, bo wiesz, tego myślą ewidentnie jest rozmnażać się. Rozmnażać się. I zapanować nad światem. Mało tego, jakby słyszysz fragmenty jaźni z tych jaj, które mówią zabijać, rozmnażać się. To mi wystarcza. Loren. Jednoczmy się w mocy. Zróbmy to razem. Okej. Okay. Jakby podpaliłyście to. Ta istota jest na tyle potężna, że ona nie jest mobilna zbytnio. Musiałaby odrzucić ten odwłok, co się nie dzieje. I po podpaleniu tych jaj, częściowo tej istoty, zwalacie tej jaskinie, która ja pogrzebuje. Pomogę od siebie, dorzucę pochodnie jeszcze, żeby nie było, że jestem... Pogrzebuje. To wszystko ja. Mała pochodnia. To pogrzebuje tę istotę pod tymi zwałami, pod tym rumowiskiem. Czy zabija? Nie wiecie. A czy słychać jeszcze ich myśli? Nie. Ale właśnie to wcale nic nie oznacza. Czy mieliśmy jakiś alkohol ze sobą? Tak. Czy nie mieliśmy tej żytni? To dolać alkohol jeszcze. Zrobię koktajl Mołotowa. Słuchajcie, zostaje zrzucona w każdym razie ta powała. Czy zabiliście to, co tam było i czy nie było żadnego na zewnątrz, tego nie wiecie. Nie wiemy. Myślę, że stoimy tam jeszcze przez chwilę i tak jakby nasłuchujemy, czy coś tam. Jak ktoś wyjdzie, się starało to dostać. Ja nasłuchuję tych myśli przede wszystkim. Myślę, że Arestina słyszę... może próbować cały czas słuchać. Masz wrażenie, Arestino, jakby nie słyszysz tych myśli. Czujesz obecność, ale słabnącą obecność, ale nie czujesz myśli. Czujesz słabnącą obecność, ale czujesz też przyciąganie meteoru, które jest teraz bardzo, bardzo mocno. Jesteśmy tuż obok. I po tym, jak zneutralizowaliśmy, a przynajmniej tak nam się wydawało, największe zagrożenie, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy podeszli meteoru, który tak was zwabił, który przynajmniej tak mnie i Loren wabił przecież całą naszą wyprawę, całą tą drogę, aż od bariery. Przyciąga nas do siebie i teraz też do nas przyciąga. Czuję się już prawie bezpiecznie. Też to, że pokonaliśmy to coś, czymkolwiek było, wcale jeszcze nie świadczy o tym, że to jest bezpiecznie. Ale na chwilę o tym zapominam. Chodźcie. Sprawdzimy, czy ten meteoryt jest cokolwiek wart. Słuchaj, jak podchodzisz, to widzisz, że to jest, no cóż, wielki kawał żelaza. Kamień to kamień. Ewident. Ale to jest to, czego szukamy. Tak najbardziej. Nie masz w ogóle, wyczułabyś to z daleka. Żadnej wątpliwości nie ma. Patrzę w takim razie na Ruan, zatem możemy wziąć to, co znajdziemy po drodze, nie? Możemy. Rozglądam się, czy nie ma jakichś odłamków tego meteora wokół. Jakieś takie, wiesz, no, ale to naprawdę małe jakby, to nie jest coś, co łatwo się kruszy, nie? Okej. Okay. Raczej na miecz nie będzie tyle, nie? Nie, na pewno nie. Ale na handel. Na handel może. Coś tam zbieramy sobie. Zbierajmy. Wszystkie okruszki. Bez problemu. I co, jaka jest wasza intencja? Zbieracie i wracacie do obozu? Czy coś po drodze? Idziemy do tej babuszki. Tam jest, leży ten troll jeszcze, a cóż, to jest troll bagienny, jak wszyscy wiemy, a łuski trolla bagiennego są bardzo cennym. Możliwe, że jest martwy. Więc
Trzeba go uratować. No właśnie, bo ten troll, w zasadzie on był dość, on był już tam w lejku, nie? W lejku. Tak. Musiałem się zastanowić się, o co ty pytasz. Ale tak, on zaraz obok tego, Okej, czyli można uznać, że jest martwy, bo nic go nie obudziło. Tak nie, naprawdę, on ma... mocna walka. On ma wyrwaną klatkę piersiową. Więc tak, ty nie śpi. Definitywnie jest martwy. Możemy to założyć. Faktycznie. Rozerwał się po prostu. No, Rowan, czy swoim wzrokiem, aby wszystko na pewno? Dobrze? Wiesz co, kwasem we mnie dwukrotnie rzucono, więc... Ej, wiesz co, Fistek, trochę kwas, musimy to ogarnąć. Myślę, że tu jest... Z twoim wzrokiem wszystko w porządku i taka gałka oczna. Tam o wzrok, a nie o oczy. Wzrokiem mogę sięgać dalej. Ja chcę pobrać w takim razie próbki z trolla bagiennego. Próbki, po prostu, co ja mówię? Żadne próbki, po prostu biorę moje suweniry, przecież ja tego potrzebuję. Tak łatwo dostępne fragmenty ciała trolla bagiennego i to nowe coś z żrącą substancją. Bez problemu. Oczywiście, że tego chcę. No problem. Nawet nie będziemy rzucać, czy się nie poparzysz. Ach, no, się to znam. Oczywiście tak. I zbieram te rzeczy wszystkie, ile tylko uniosę, ile tylko jestem w stanie zebrać. I cóż, z mojej strony to tyle. Tutaj. Ja bym ominęła tę babuszkę całkowicie. Ja też. Oczywiście, że tak. Znaczy sprawdźmy, czy droga powrotna jest bezpieczna. Czy przede wszystkim... Tam coś jeszcze wyleciało z tamtego młodego Scintry. Nie wiadomo, czy jeszcze gdzieś tutaj nie grasuje. Do wody wskoczyło chyba, tak? No właśnie. Jej się nie chce. Bądźmy zatem czujni. Znaczy... No, bądźmy czujni, ale dostaliśmy zadanie zabezpieczyć drogę, ale jakbyśmy mieli zabezpieczyć drogę, no to chyba byśmy musieli cały bagno wymordować. Mm-hmm. A to nie o to chodzi, chyba chodzi o to, co jest przy meteorycie samym. Myślę, że wracajmy zatem. Za nasze zadanie prawie w całości. Okej. Okay. Omijacie zatem wioskę, kierujecie się do obozu. I to wam idzie... Tą samą trasą mniej więcej. Mniej więcej tą samą trasą, dobrze. Także możemy sobie jedno powiedzieć, że... Zadanie możemy uznać za zaliczone i kiedy wy docieracie do tej bariery, to ona ustępuje przed wami. Ile znaków zapytania ominęliśmy? Bardzo na bagnie. Sporo. Bardzo jedna rzecz was zmartwiła po drodze, mianowicie to, że zmartwiła albo nie. Powiedz co? Znaleźliście zwłoki tych dwóch chudopachołków, których spotkaliście, którzy tutaj na was czekali. Mnie bardziej zmartwiło to, że nie spotkaliśmy wiedźminów. Nie spotkaliście. Ani chciał. Jak oni zginęli? Zapijawkowali się, czy? Otóż nie. Otóż oni noszą na sobie ciała ewidentnie, i to Rowan bez problemu zinterpretujesz, jako najzwyklejsze na świecie ślady wilków. Wilcy? Ale chyba z wilkami to sobie dadzą już radę, już naprawdę nie będzie bagna. Jakiego trzeba mieć pecha, żeby przy barierze na bagnach... No wiesz, dobrze, że nie umarli z przeziębienia, bo to już w ogóle było, nie? Od malarii. Nie no, malaria to tak, ale przeziębienie jakieś, o. Przeziębili się, nie mieli ogniska i się przeziębili, zapalenie płuc. I płuca na wierzchu. Kiedy wychodzicie, z radością wita was Dijkstra. Proszę o raport. I oczywiście dostajecie to, co chcieliście. To, co mieliście obiecane. To, co przyobiecał wam. Ten jeszcze dzisiaj
niezbyt znany, ale w przyszłości jak najbardziej mistrz szpiegów. Poszły kolejne ekspedycje oczywiście do tego meteorytu, kiedy została zdjęta ta bariera. Były osoby, które mówiły o dziwacznym nowym potworze, który rozszarpuje na bagnach. Ale w skali przemysłowej to tylko detal. Inaczej było wiele lat później, kiedy po II wojnie te tereny zajął Nilfgaard. Swoją drogą przez zdradę niejakiego hrabiego Caldwella z Rivii. Wówczas, podczas wykopalisk prowadzonych przez naukowców i magów z tego kraju na Izgit, pewien krater zwrócił ich uwagę i dokopali się do czegoś, co nie było tym, czego oczekiwali. Ale to jest inna historia. A co stało się z czwórką naszych bohaterów? Co z tą muzyką? Co z tą muzyką? To dobre pytanie do Kajetana. Słyszał je jeszcze wiele razy. Miał finalnie przy ogniu nam zaśpiewać. Piotr już był. O wojnie słyszeliśmy. Ogień płonął jeszcze długo na tam, w tej jaskini wewnątrz. Mogę śpiewać cały czas. Nie to ognisko. Podejmowaliście się kolejnych wyzwań jako Hanza, jako najemnicy? Myślę, że tak. Istotna była jedna rzecz. Obok tego, że dostaliście tę wypłatę, kiedy ruszaliście z tego obozu przy Izgit, Arastino, widziałaś doskonale, bardzo wyraźnie, że na krawędzi tego lasu na bagnach przystanął bardzo duży lis, który wpatruje się w ciebie. A może tylko ci się wydawało. Dziękuję. Także to jest, moi drodzy, koniec naszego scenariusza pod tytułem, zapomniałem znowu jakim, Piknik na skraju traktu. Piknik na skraju traktu. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę czasu nam zabrakło, szczerze mówiąc. Ja też jakby umyślnie nie dociskałem was, żeby tam te znaki zapytania z bagien zbierać. Ale uważam, że zupełnie, zupełnie zgrabnie nam nasza przygoda się zamknęła. Oczywiście, ale... Ja zajechaliśmy do tej wioski. Ej, gdzie była Aguara, powiedz mi? Aguara? Wiesz co, ona generalnie by przez większość drogi i przez bagna była z wami. Znaczy z wami, przy was. Ona was sobie obserwowała. Ale słodko. A była jakaś opcja, że fabularnie, że można było się z nią zmierzyć? No, jakbyś jej szukała aktywnie, to tak. A, szkoła aktywnie. Co się stało z Wiedźminami? Kto to za Wiedźmini byli? Z jakiej szkoły? Jeden z nich nazywał się Iwo. Nie pamiętam, z jakiej był szkoły. Szkoli. Jeśli to jestem Iwo z Wiedźmina, to jest z Wilka. Okej, okay. A drugi to, wiesz co, mało znany Wiedźmin, który później wyruszy do Wyzimy rozprawić się ze Strzygą. Geralt z Rivii. Nikomu nie znany bliżej. A co się z nimi stało? Zwyczajnie nie jakby trafili po fakcie w to miejsce, błądzili po wagę. Zajęli się innymi zleceniami. Dlatego pytałam, że szukam tych Wiedźminów, bo ja bym im zrobiła takie ekstra zlecenie gdzieś tam na boku, właśnie o tą Aguarę. Mm-hmm. No jakoś nie wiem. A jakby powiedziałeś mi, że ich nie spotykam, to myślałam, że dobra, to już nie będę docisnąć, nie? Przecież to chodzi, że miała być krótka. Znaczy wiesz co, ja też jakby gdyby to był zalążek większej fabuły, to pewnie byśmy w to poszli, ale jako, że to miał być jednostrzał, no to gdzieś te 4 godziny uznałem za...
dobrą formę, nie? Nie miałoby sensu, to sensu. O co chodzi z Aguarą? Czym prędzej wam wyjaśnimy może, bo właśnie, żeby było jasne. Od Aguarą to chodzi. Dobra, to szybciutko. Tak, moją misją życiową jest oficjalnie znalezienie leku na tyfus, który wymyśliłam sobie, że produkuje z ogonów Aguar, kiedy są w dzisiejszej formie, a tak naprawdę to chcę przejąć ich moce, żeby tworzyć lepsze iluzje. Dla tych, co nie wiedzą, Aguara, inaczej lisica, to jest dość potężna istota, inteligentna z lore Wiedźmina, która jest lisem, który potrafi przyjąć ludzką, tak naprawdę elfią formę. Tak, Aguara. Wokół Aguary jest nakręcony istotny wątek w sezonie burz, w tym prequelu Wiedźmina. Okay, to jeszcze do niej. Czyli to była nasza elfia bogini, o której mówiłem. Nie. Gernichora to jest co innego. Nie, to był mój mroczny sekret. Okay. Gernichora to jest z kolei wątek z gry Thronebreaker, czyli Wojna Krwi. Wojna Krwi. Z Wojny Krwi. I Gernichora jest, faktycznie są elfie legendy na jej temat, o Gernicher, o krwawej pani. Są ludzkie wierzenia, które wierzą. A faktycznie to jest potwór, który żyje na tych bagnach. Dość potężny, a w tym potężny przede wszystkim, że pozwalający wielkim pijawkom pić swoją krew i te pijawki rozwieszający po lesie na bagnach. Kiedy te pijawki zostały zjadane przez inne potwory, to Gernichora zyskiwała władzę nad tymi potworami, mogła nimi sterować. Mam, także. A Iwo z Belhaven był ze szkoły niedźwiedzia. Tutaj czat podpowiada. Tak, a jak się nazywał ten, co był w pierwszej części? Berengar był w pierwszej części, ten, który. Nie, ten, który zginął na początku pierwszej części, co był świeżakiem. A nie, on był za młody, żeby chodzić. A tam chyba też był Iwo, faktycznie. Też się wydaje, że był Iwo, właśnie dlatego tak. Nie zorientowałem się, że może być dwóch. Więc tamten mi się też wydawał, że był Iwo. Może tak być. O, dobrze Zuza podpowiada, że to były owoce Gernichory, te pijawki, które ona rozwieszała, właśnie takie napompowane. Co ominęliście? No chociażby kim była babka? Babka była taką szefową kultu Gernichory właśnie. Ona, jakbyście do niej zajrzeli, to ona była w domu, tak jak gdyby karmiąca te pijawki sobą, nie? Ona byłaby cała obwieszona tymi ogromnymi, obrzydliwymi pijawami. No od niej mogliście się parę rzeczy dowiedzieć też, nie? I po co tam iść? Nie, jakby tam nie było nic takiego, że jakby poza flafem, nie? No, dokładnie. Ale nie musiałeś zabijać Laszlo. To było poza kanonem. No, nie musiałeś. Poprosiliśmy, no come on. Nie musiał. To znaczy, to słuchajcie, nie musiał. W notatkach miałem tak, że spotkacie kogoś z konkurencyjnej ekipy, której nie wybierzecie. No, miałem tam. Okay. Różne wybory, nie? To mogła być Wes, to mógł być Laszlo. Czyli to my go zabiliśmy, tak? A to Wes była, Jezu, dobra. Myślałem przez chwilę, że Keira była. A nie, to była Wes. To Wes była. Okej, zapomniałem o Wes kompletnie. No, to ona to mogła być, to mógł być Eixdenel, to mógł być wreszcie któryś z rębaczy z Greenfield. Znaczy, że rębaczy spotkaliśmy, ale tam wcześniej. Ich założenie mieli się spotkać na początku. No. Okej. Okay. No i cóż. I powoli kończymy, bardzo bo nam się straszna noc porobiła. Czy to był troll przerobiony, czy to był Charley? Nie, to był alieno troll. To był troll. Okay. Jakby to był alien. Opis był do Charleya zrobiony. Tak, tak powiem. Wiem o tym, ale nie, to nie był Charley, to był obcy wykluty z Chestbustera. Z trolla. Nice. No, także muszę koledze podesłać, bo kolega jest alienofilem. Może mu się spodobać scenariusz. Także jakbyś miał to... Gdybyś miał to jakoś... Ej, ale nie mów mu na starcie, wiesz, bo ty lubisz aliena, więc... Nie wiem, czy byłby chętny do... Jakbym mu poprowadził Wiedźmina. Ale z kolei może on był chętny, żeby poprowadzić znajomym Wiedźmina z alienowym twistem, o, w ten sposób. Bo... Trollomorf. Trollomorf. No, Mamun! Jutka wygrałaś trollomorfem.
Trollalala morf. A ten, a to nie miał chest bustera, tylko miał trollbustera. Dobrze, nie Ghostbustera. Właśnie, czy jakby... Czy jakby ten facehugger ducha by wziął, to byłby Ghostbuster. Ale słuchajcie, jak... Do... Albo kłobuka, bo wtedy duch wychodzi. Czy tam porońca. Słuchajcie, to tak na zakończenie chciałem wam zadać jedno pytanie, takie, z którym was zostawię, które mnie od jakiegoś czasu męczy. Na Islandii do dziś mamy nazwiska po ojcu, prawda? Jest, jak ktoś ma na imię Lars, to jest jego syn, to jest Larson, jego córka to jest Lars Dottir. No tak. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli islandzkie obywatelstwo przyjmuje Polak, to to działa? Czy jak ja tam pojadę, to mój syn będzie się nazywał Maciejson? Bo jeżeli tak, to tam jadę. I z tym pytaniem was zostawię. Słuchajcie, dzięki za oglądanie, fajnie, że byliście z nami. Dzięki, moi drodzy, za wspólną gierę. A widzowie, zostawcie po sobie suby, lajki, łapki, udostępnienia i wszystkie inne miłe rzeczy, o które jak zwykle prosimy. Pa! Maju.